Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na ganku Miłoszowego Dworu w Krasnogródzie. Na spotkaniu z profesorem Timothy Snyderem, którego jeszcze raz bardzo serdecznie witamy. Temat naszego spotkania brzmi Peremocha, którędy do zwycięstwa. To słowo ukraińskie stało się już słowem uniwersalnym, zrozumiałym pod różnymi szerokościami geograficznymi. Ja przynajmniej taką mam nadzieję. I będzie to rozmowa świadomie o zwycięstwie, o możliwości zwycięstwa, o warunkach zwycięstwa, o drogach prowadzących do zwycięstwa. Bo to wszystko, z jednej strony żyjemy tym na co dzień. Od 8,5 lat trwa wojna w Ukrainie, od 24 lutego tego roku trwa w pełnej skali, jak to się mówi. Więc to pytanie o jej zakończenie i do czego prowadzi jest pytaniem, które wisi nad nami cały czas i myślę, że mamy i że podzielicie to Państwo odczucie z nami, że to jak dzisiaj nazywamy, czy nazwiemy zwycięstwo, czym ono jest, czym ono może być, to jest kwestia otwarta i sama w sobie prowokująca do dyskusji, a nawet do podziałów, bym powiedział, w tym, jak rozumiemy to samo pojęcie. Dlatego bardzo mi zależało, żeby z Timothy Snyderem właśnie o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że w jakimś sensie to dotyczy samej istoty tej tragedii, której jesteśmy świadkami, ale też sytuacji naszej w świecie dzisiaj. Jak określimy zwycięstwo? Timothy Snyder, nie muszę oczywiście Państwu przedstawiać naszego gościa, jest tutaj każdego roku z nami i przy różnych innych okazjach. Dzisiaj właściwie powinna się tutaj odbywać, trwać szkoła, którą nazywamy Czytanie Drugiego, od czasu Majdanu Ukraińskiego 2014 roku. Spotykamy się tutaj z studentami, doktorantami z Ukrainy, z Lwowa, z Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego, podopiecznymi profesora Jarosława Chrycaka, ze studentami z Litwy i z Polski i z innych krajów. Nie ma dzisiaj szkoły Czytania Drugiego, nie ma z nami wielu tych naszych bliskich, którzy zwykle tu są z nami. Myślę teraz o Maksymie Osadczuku, myślę o Michajło Martynenko, niektórych doktorantach, czy już naukowcach ukraińskich, którzy zawsze tutaj z nami byli, a dzisiaj są na froncie tej wojny, w walce. Choć nie jest to dla nich nowa sytuacja, nie jest to dla nich, akurat dla tych studentów, nie jest to sytuacja, która rozpoczęła się 24 lutego. Oni byli już na froncie i na Majdanie i zaraz po, byli w Doniecku, byli na wschodzie Ukrainy. Także ta wojna tutaj z nami jest od lat, to nie jest całkiem nowa sytuacja. I te debaty z Timothym Snyderem, jak sobie Państwo przypominacie, ci z Was, którzy byli z nami, wielokrotnie do tego nawiązywały. Ale to nie jest ten sam czas, który był rok temu. On się gwałtownie zmienia. Towarzyszyły nam w tych rozmowach książki Timothy'ego Snydera, książki o rekonstrukcji narodów, o skrwawionych ziemiach, o
tyranii, o drodze do niewolności, o której dużo rozmawialiśmy ostatniego roku. Książki w dużej mierze bałbym się tego słowa używać wobec poważnego naukowca, ale prorocze. I w ogóle mam takie odczucie do czynienia z pisarstwem, z refleksją, z zaangażowaniem człowieka, który dawno wykroczył jakby poza ramy takiego akademickiego, naukowego świata, ryzykując bardzo wiele, mierząc to swoje, tą swoją wiedzę historyczną, pracę historyka z tym, co się aktualnie w świecie dzieje. Jego książka O drodze do niewolności jest o Rosji, Europie i Ameryce. I jest bardzo współczesną, a właściwie wybiegającą do przodu nawet książką, której wiele z tez sobie uświadamiamy po czasie, jakby oglądając to, co się, czy doświadczając tego, co się wokół nas dzieje. Więc ryzyko Timothy Snydera jest duże w tym sensie, że no, graniczy czasem z szaleństwem tak, człowieka, który decyduje się przekraczać jakby granice tego, co uchodzi za zdystansowaną refleksję z Zachodu i co określa racjonalność analityka z Zachodu. Jest człowiekiem od lat zaangażowanym w różne sprawy w Europie Środkowo-Wschodniej, ale szczególnie w Ukrainie. I Majdan 2014 roku to jest to doświadczenie jego, które już wtedy odczytywał jako sprawę, która dotyczy całego świata i naszego losu tu w Europie, w Ameryce i w innych miejscach, że nie pozwalał nigdy raz, żeby ten konflikt, tak jak to było na przykład i przez długi czas udawało się na przykład konflikt bałkański zamknąć na takim marginesie europejskim, że to wprawdzie się dzieje, jest może okrutne, ale daleko. Są jakieś marginalia współczesnego świata. Otóż Ukraina Timothy Snydera nigdy taka nie była. I zawsze wprowadzał ją w dyskurs tego, co się dzieje aktualnie, jak to jest powiązane z Brexitem, jak to jest powiązane z rodzeniem się faszyzmu w Rosji, jak to jest powiązane z prezydencją Trumpa i problemami demokracji, której doświadcza Ameryka również. Mówię o szaleństwie dlatego też w takim sensie, że wydaje mi się, że żeby nazwać dzisiaj, właśnie skierować rozmowę na to, co jest zwycięstwem, jak je rozumiemy, niezbędne jest często, czy w ogóle być świadkiem tego, co się autentycznie dzisiaj dzieje, trzeba przekroczyć takie granice, które wcześniej sobie zakreślaliśmy jako te, w których może spokojnie i demokratycznie funkcjonować nasz świat. Teraz myślę o innych ludziach, których często tutaj mamy też w Krasnogródzie, którzy w oczach opinii Europejczyków, Zachodu często uchodzą właśnie za ludzi, którzy stają się kontrowersyjni albo dziwni, albo szaleńczy. Tak na przykład się mówi o Ksanie Zabuszko, z którą tutaj niedawno mieliśmy spotkanie i o innych świadkach tych wydarzeń, które mają miejsce w Ukrainie, są doświadczeniem ukraińskim. Jeżeli próbuje się to nazwać i przełożyć, czy wprowadzić do naszego świata, do dyskursu, to troszkę wygląda to jak z innej rzeczywistości. Pierwsza nasza intencja bardzo często jest taka, że chcielibyśmy jakby się od tego
odciąć albo znaleźć przynajmniej różne sposoby, żeby to uciszyć, czy po prostu zbyć czymś lekceważącym, bo na przykład nie mieści się w warsztacie profesjonalnego naukowca, albo bo na przykład nie mieści się jeszcze w jakiejś innej, bo na przykład nie mieści się w ramach obiektywizmu, albo jakiejś innej zakreślonej granicy terytorium. Otóż tak chciałbym Państwu przedstawić Timothy Snydera, żebyśmy też czytając go, słuchając, obcując z nim, rozumieli ryzyko, jakie podejmuje. To nie znaczy tak, i nie chcę przez to powiedzieć, że rezygnuje z profesjonalizmu, etosu swojego warsztatu, czy naukowego, historyka, broń Boże, wręcz przeciwnie. Nie chcę też powiedzieć, że nie jest racjonalny, ale jest inaczej racjonalny niż Jürgen Habermas na przykład, który w imię racjonalności europejskiej dzisiaj ocenia to, co się dzieje w Ukrainie. Więc to nie jest tak, że to przekroczenie granicy polega na tym, że jakby odejściu od takich standardów, wręcz przeciwnie, tylko znalezieniu nowego języka, nowej refleksji i otwarciu nowych przestrzeni, horyzontów, żeby zmierzyć się z tym, co się rzeczywiście dzieje, bo okazuje się, że te stare pękają, nie wytrzymują, nie dają rady, okazują się anachroniczne, spóźnione, martwe i często konformistyczne. Pierwsze, Timie, pytanie, które już próbuję zarysować, ale chcę, żebyś się do tego odniósł, to jest właśnie pytanie o rozumienie dzisiaj zwycięstwa, peremochy, ale też w odniesieniu do pokoju. Także te dwa pojęcia, które... Bo gdybyśmy tą rozmowę prowadzili 10 lat temu, 20 lat temu, mówiąc o prawach człowieka, mówiąc o rozwoju demokracji, bardzo często byśmy używali pojęcia pokój. Bardzo często byśmy używali słów ze słownika walczących, ludzi walczących o pokój. Tak żeśmy zostali w powojennej Europie wychowani, prawda, że jakby budujemy świat pokoju. I że na etosie pokoju jakby będzie budowana nasza przyszłość. Dzisiaj mówimy zwycięstwo. Czy to jest to samo? Czy widzisz tutaj jakieś pole odniesienia, refleksji między tym, co nazywamy zwycięstwem, a tym, co określamy jako pokój? Więc chciałbym najpierw Państwa bardzo serdecznie witać i chciałbym Krzysztofowi i kolegom tutaj bardzo serdecznie też podziękować za możliwość tej dyskusji, w ogóle za możliwości mojego tu przybycia. Krzysztof mówi tak, ażeby ja tu przyjeżdżam każdego roku i podzielam się swoimi myślami, ale do końca to nie jest tak. A te myśli w dużej mierze też zawdzięczam swojej tu obecności w Krasnogródzie, w Sęszczyźnie. Takoż i zaraz ukraińską mowę. Mnie zdaje się, że Krzysztof wskazał, ja zakładaję, że wszyscy Polacy po ukraińsku rozumieją. Це дуже легко Polakom ukraińską mowę rozumieć. Krzysztof wskazał, że zaraz z nami dejaki ukraiński kolegi nieprzysutni. Ale można takoż to po inaczemu sformułować. Що мій неприсутний. Мій неприсутний. Значить,
A mam na uwadze też, że my możemy także być w Ukrainie, a my nie w Ukrainie, tak? Wolny prysutny tam, gdzie należy, w Ukrainie. My tu w Krasnogródy. Ma być to w porządku, ma być i nie, ale można to po inaczemu rozumieć, że wolny prysutny, a my nie prysutny. Więc takim, tym samym takim czynom chciałbym dużo szczerze witać kolegów ukraińskich, jaki tu prysutny je, ale także dużo szczerze ukraińskich kolegów, jaki tam w Ukrainie je prysutny, tam gdzie trzeba. Więc w odpowiedź na twoje pytanie, mi się wydaje, że oba pojęcia, pokój i zwycięstwo, trzeba właściwie inaczej rozważyć, bo z pokojem często się myśli, że chodzi o status quo, tak? Że jest pokój, że przynajmniej tu u nas, u siebie jest pokój i problem polega na tym, że tam gdzieś poza jakąś granicą tego pokoju nie ma. I jeżeli tak jest, to logika by od nas wymagała, że trzeba po prostu rozszerzyć ten pokój albo rozszerzyć styl myślenia, który nam pozwala na ten pokój, tak żeby ci w tych innych krajach rozumieli, o co chodzi w tym pokoju. I oczywiście tak nie jest. Więc biorąc od razu przykład Ukrainy, fakt, że teraz jest wojna w Ukrainie, też jest między innymi skutkiem brak pokoju u nas na Zachodzie. Nie mówiąc o Rosji, to jest jakby za proste, ale w ogóle to jest skutek braku pokoju też u nas na Zachodzie. A jeżeli pokój ma znaczenie poza momentalnym brakiem wojny. I myślę, że pokój musi mieć jakieś znaczenie poza jakby tym prostym, empirycznym brakiem wojny. Mianowicie pokój musi mieć wypełniony jakąś treścią, że to jest po prostu sposób życia i nie tylko brak czegoś. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, to podobnie myślę, że i będzie mi na stosunkowo krótko na to teraz odpowiem, bo mi się wydaje, że będzie mi zagłębiać, ale chodzi mi o to, że zwycięstwo musi też mieć moralną stronę. Bo jeżeli jej nie ma, zwycięstwo jest po prostu kwestia nasze czy ichnie. Tak? Bo to jest wszystko relatywne. Czy to jest nasze, bo jeżeli to jest nasza klęska, to jest czyjeś zwycięstwo. Jeżeli to jest czyjeś zwycięstwo, to jest nasza klęska. Więc nie może o to chodzić. Nie może o to chodzić, bo jeżeli tak, to jest po prostu, to jest puste. To jest puste pytanie. Więc musi być zwycięstwo czegoś, nie tej czy tamtej strony, ale czegoś. Bo inaczej to słowo nie ma znaczenia właściwie. To jest po prostu czy ten wygrał, czy tamten wygrał, ale zwycięstwo czegoś. Więc mi się wydaje, że to musi gdzieś w twojej intencji leżeć, że jeżeli mówimy o perymorze, jeżeli mówimy o zwycięstwie, a tu musimy kierować naszą uwagę właśnie na to, moralną stroną, tak, na tą etyką. No, samo słowo ukraińskie peremocha jest dla mnie mocno przemawiające, w tym sensie, że ono się różni od naszego wiktory, zwycięstwo właśnie, w którym coś byłoby takie jednorazowe i punktowe, prawda? Peremocha to bliżej polskiego przezwyciężenia, prawda? Czy właśnie jakiegoś procesu, w którym się coś przezwycięża, przepala, przeperemorze.
I to już wprowadza jakiś dodatkowy kontekst do tej naszej refleksji. I chciałbym, Timie, żebyśmy od tego zaczęli. To znaczy, jak sami Ukraińcy rozumieją to słowo dzisiaj. Gdybyś pomógł nam spojrzeć na rozumienie zwycięstwa z perspektywy Ukraińców, ja zanim cię poproszę o głos, to chcę, mam tutaj przy sobie kilka tomików z takiej serii, którą przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami ukraińskimi. Niektóre osoby są tutaj, jak Sołomija Łoboda, która była też artystką ilustrującą grafikami te tomiki. To jest Biblioteka Poezji Ukrainy w obliczu wojny i to są w pierwszej serii dziesiątka poetek, poetów ukraińskich piszących w obliczu wojny i te głosy są naprawdę czasem dużo więcej mówiące czy mocniejsze niż przekazy, które z mediów do nas docierają. Dlatego tak nam się wydaje też ważne dać głos Ukraińcom poprzez poezję dzisiaj. Ale wiersz, który chcę przywołać do tego pytania, to jest wiersz Natalii Trochym, redaktorki zresztą tej serii, który brzmi tak. Tylko się nie lękaj. Nastał taki przeklęty sezon, gdy nic nie odłożysz na zaś. Ni kropki, ni przecinka. Przez popękaną skórę ikony przebija się łza i łaskocze o policzek, pachnie krwią, w sen pogrąża. Tylko nie zasypiaj. Zostaw wszystko, jak jest i biegnij. Samotna do końca, bezdomna i dziwna, aż dzika. Drogi nie szukaj, nie pytaj i nie stój na granicy. Masz iść nie na wschód, nie na zachód, a prosto do wyjścia. To, co między innymi czytam w tym tekście poetyckim, to jakby skumulowana przez pokolenia, jeszcze będę też do tego wracał, potrzeba pójścia prosto. Wreszcie, znaczy nie uciekania od różnych historycznych innych konieczności w tą czy inną stronę, która polegała w dużej mierze na odkładaniu rzeczy, że zwycięstwo jakby widzę tutaj, czy to oczekiwanie, czy potrzeba, żeby pójść prosto, wyjść z tego, co przez tyle lat było naszą skorupą, losem i tak dalej. To jest jeden z tych głosów, które bardzo często właśnie w języku, w opowieści ze strony poetów ukraińskich, poetek się odzywa, żeby po prostu przełamać coś, znaczy w tym przełamać właśnie też odnajdziecie Państwo od razu to, żeby nie zasypać, nie udawać, że coś się rozstrzygnęło, zawiązało, żeby to nie było, bo ten niepokój, który jest w Ukrainie, jest taki, że za chwilę to powróci. Jeżeli się tak naprawdę zwycięstwo nie dokona i że między innymi pokój może to dokonać, że on po prostu tylko coś odłoży. Szukałem tego poematu. Tak? Dzięki. Więc co to znaczy zwycięstwo dla Ukraińców? To jest przede wszystkim pytanie dla Ukraińców i to jest właściwie klasyczny moment, kiedy trzeba słuchać Ukraińców. To moment i można to rozumieć na różny sposób, bo to jest moment, jak ja to widzę, z naszego perspektywy, niekoniecznie ukraińskiej, ale moment postkolonialny, tam gdzie rozumiemy, że kraj, społeczeństwo, naród
podmiotem jest. I fakt, że teraz my to rozumiemy, wcale nie znaczy, że teraz to jest, że tak się właśnie stało. To się dawno temu stało. Zawsze to jest z podmiotowością, że jak się o niej mówi, to od dawna już zaistniała. Ale to jest, ale dla tych, dla nie Ukraińców właśnie bardzo jest to ważne, ażeby po prostu Ukraińców słuchać. Więc nie będę udawał, że ja słuchałem więcej ukraińskich głosów niż sami Ukraińcy, albo więcej niż na pewno tutaj obecni polscy koledzy. Ja po prostu cytuję dwa przykłady, które mi się wydaje ważne. Jeżeli chodzi o pytanie, co to znaczy zwycięstwo dla Ukraińców. Pierwsze byłoby takie, to są właściwie stereotypowe sytuacje, w których nie tylko ja byłem wykłany. Więc pierwsza taka sytuacja, Ukraińcy stawiają pytanie, zdawają pytanie w tym stylu. Co się nam, co się staje po zwycięstwie? Tak. Pisla peremohi. Co będzie po zwycięstwie? Jakby w samym ich pytaniu do mnie, nie tylko do mnie, leży założenie, że owszem, będzie to zwycięstwo. Tak czy inaczej, teraz czy później, ale owszem, będzie to zwycięstwo. A jak będzie potem? Więc niech Pan nam powie, jak będzie wyglądały ukraińskie miasta po zwycięstwie. Tak? Po zwycięstwie, nie po wojnie. Nie pisla wojny, pisla peremohi. Tak? I to od lutego, od marca, ja słyszę takie pytanie. Więc to, i to sugeruje, że dla Ukraińców, z którymi ja przynajmniej się tykam, zwycięstwo ma znaczyć tyle, co istnienie, że jesteśmy. I że będziemy dalej. Będziemy dalej. I jeżeli dalej będziemy, to mamy prawo teraz zadawać pytanie o tym, jak będzie wyglądać ta przyszłość. A druga taka stereotypowa sytuacja jest pisarka ukraińsko-żydowsko-niemiecka już bardzo dobrze to sformułowała. Że oni nas, to znaczy Ukraińcy nas uspokajają. Że Ukraińcy nas uspokajają, nie w drugi kierunek, ale raczej oni nas uspokajają. Że, tak, Katia. Tak, mówię o Katii Petrowskiej. Katia Petrowska. To też mnie trafiło od samego początku, jak mówiłem z kolegami w Kijowie, w lutym i w pierwszych marcowych dniach. I oni do mnie mówili, nie, to nie jest tak źle, jak myślisz. I oni są w Kijowie. I to jest luty i marzec. Ale to zjawisko, że oni nas uspokajają i w dalszym ciągu to robią, co oczywiście lepiej o nich, Ukraińcach, mówi niż o nas na Zachodzie, też ma znaczenie w tym pytaniu, co to znaczy zwycięstwo, bo chodzi o trwałość. Tak? Nie tylko, że my będziemy, ale że my jesteśmy. My jesteśmy cały czas. Oczywiście jest trauma, jest ogromne cierpienie i bynajmniej nie chcę sugerować, że coś dobrego się z skutkiem tej wojny powstaje, ale że tylko to, że mimo wszystko jesteśmy cały czas i nie liczycie na to wy, poza Ukrainą, nie liczycie na to, że jest jakaś przerwa, nie liczycie na to, że nie będziemy obecni, będziemy cierpieć, wojna jest okropna, owszem, ale nie w sensie metafizycznym.
Ja bardzo dobrze też znam to, co powiedziałeś o tym uspokajaniu właśnie naszych przyjaciół z Ukrainy przez ich kontakty z nimi, telefony i tak dalej. To my jesteśmy często roztrzęsieni i na granicy płaczu i rozpaczy, natomiast często ten głos, który od nich przychodzi, ma jakiś niebywały spokój, dyscyplinę, jakby w ogóle taki rodzaj postawy obywatelskiej, nie wiem, był upowszechniony, który znaczy być może to pozwolić sobie na płacz znaczyłoby oddać się właśnie wrogowi, tak? Czy oddać się wojnie w tym destrukcyjnym sensie jej słowa, czyli opór, to też jest ta postawa, która ma jakiś rodzaj spokoju i dyscypliny. I teraz chciałbym z kolei, Timie, spytać cię o rozumienie zwycięstwa, czy pewnie są różne, w świecie Zachodu, tak? I jak te odczucia czy rozumienia zmieniają się w zależności od opcji, bo to jest kwestia, do której pewnie będziemy często teraz powracali, ale chciałbym ci przeczytać taki wiersz z innego tomiku Julii Musakowskiej, która, ale proponowałbym, żebyśmy go usłyszeli nie jako zwróconego do Ukraińców, tylko jakbyśmy sobie to do siebie wzięli, to jak ona pisze, my, to znaczy my tutaj w Warszawie, w Nowym Jorku, w Berlinie, w Paryżu. Strach, który przebija piersi jak rozżarzony drut, odciska piętno na obu policzkach. Nie określa cię. Strach jest jak tyfus, który ojciec przynosi do domu z wojny i przed śmiercią przekazuje wszystkim swoim dzieciom. Strach jest jak włoski, które odrastają, kiedy ogoli się głowę i już nigdy się nie kręcą. Strach jest jak język, którym zmuszono cię mówić, nakarmiwszy zapleśniałym chlebem i surowym mięsem, kawałkiem ziemi nawożonej mąką kości. Strach jest jak nieznajomy, który napiera, pryskając śliną. Strach jest jak dziurawa, lateksowa rękawiczka, maska ochronna, która spadła z twarzy w zatłoczonym miejscu. Strach to bezpieczeństwo, które schludnymi ustami pożera wolność. Nie pytaj, co strach może zrobić tobie. Pytaj, co ty możesz zrobić strachowi, żeby cię nie określał. Czytając to z perspektywy wnętrza świata zachodniego, czy to nie jest tak, że te nasze rozumienie, to tylko dodaję do tego pytania, zwycięstwa jest mocno określone przez strach? Więc zanim zapomnę, chciałbym najpierw mówić o czynniku, który po prostu utrudnia, mi się wydaje, zachodowi albo znanym mi zachodnimi politykom i myślicielom myśleć w ogóle w kategorii zwycięstwo. I to się też odnosi do poprzednich pytań i mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Być po właściwej stronie. Że chodzi o to, żeby być po właściwej stronie. Być przeciwko złu. I że to wystarczy. Że nie ma znaczenia w końcu, kto wygra, to przegra. Ma znaczenie tylko to, żebyśmy byli po właściwej stronie. To wystarczy. I mi się wydaje, że to jest po prostu fatalne przekonanie, a które ja znajduję u
swoich kolegów, przyjaciół, na przykład na lewicy amerykańskiej, wobec problemu przed latami Trumpa. Że nie chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby właściwie krytykować. Chodzi o to, żeby rozumieć, dlaczego to jest w cudzysłowach niemożliwe. Chodzi o to, żeby to dekonstruować. Chodzi o to, żeby pokazać, że jestem po właściwej stronie. I żeby pokazać i w końcu, żeby się pokazać. Tak? I wobec Ukrainy, u Amerykanów, niektórych, i oczywiście mogłoby być znacznie gorzej niż jest w moim kraju, jest nieźle, ale jednak jest ten sam syndrom. I tak myśmy zaczęli, że chcemy być po właściwej stronie. Nie chcemy, żeby świat zrozumiał, że będzie wojna. Chcemy, żeby świat rozumiał, że jesteśmy po ukraińskiej stronie. Ale tygodniami i nawet miesiącami trudno bardzo było moim współobywatelom, tym najbardziej odpowiedzialnym za naszą politykę, powiedzieć, że chodzi o zwycięstwo. To po prostu im się nie mieściło w głowie i to nie dotyczyło tylko Ukrainy. To był część problemu, że nie uważali na początku, że Ukraina jest zdolna przeprowadzić taką wojnę. To jest część problemu, ale duża część też jest też tym, że po prostu nie myślą w kategorii zwycięstwa w ogóle. W ogóle. Chodzi o to, żeby być po właściwej stronie. I jak ja obserwuję politykę, trochę po heglowsku, to wygląda tak. Jesteś po właściwej stronie, przegrywasz i potem jest nowy etap. Jest przewartościowanie wszystkich poprzednich wartości, jest nowy etap, swoje wszystkie poprzednie racje już nie mają znaczenia, bo teraz jesteśmy gdzie indziej. Teraz Trump jest prezydentem, teraz Rosja jest w Ukrainie, teraz jest inaczej i to, że byłeś po właściwej stronie, właściwie już nie ma znaczenia, bo świat się zmienił. I znowu możesz być po właściwej stronie. I znowu możesz przegrać. I potem będzie znowu przewartościowanie wszystkich wartości. Nowy etap, nowa płaszczyzna, nowy poziom. I tak będzie dalej. I tak myślę, że to wygląda. Póki egzystencjonalnie mówisz nie, nie o to chodzi tylko, żebym ja był po właściwej stronie. Chodzi o to, żebym wygrał, chodzi o to, żebym zwyciężył, chodzi o to, żeby ci, którzy mają rację, zwyciężyli. I dlaczego właśnie Ukraina stanowi dla Stanów teraz właśnie wielką szansą, wielką możliwość, bo oni mogą zwyciężyć i tym samym my możemy tak po troszeczku zwyciężyć, będąc po właściwej stronie, Więc to jakby, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i chciałem to najpierw powiedzieć, że zanim nawet doszło do tego, żeśmy mogli mówić o zwycięstwie jakimkolwiek, czymkolwiek, to trzeba było, więc ja właśnie w tej sprawie prowadziłem bardzo ostre debaty z Amerykanami, że właśnie trzeba mówić o zwycięstwie. Że nie ma sensu po dwóch, trzech miesiącach po prostu mówić o to, że jesteśmy że chcemy, żeby się bronili i tak dalej. Że to nie ma sensu i że jeżeli się nie mówi o zwycięstwie, nie będzie zwycięstwa i jeżeli nie nadajesz tej wojnie sens, to po czasie ta wojna nie będzie miała dla was sensu. Okej, strach.
bardzo grubo to pojmując, Ukraińcy nam eksportują spokój. Rosjanie, czyli przynajmniej reżim, władza rosyjska, nam do nas eksportuje strach. Ale to jest strach luksusowy. To jest strach jako luksus. To jest strach, na co nam stać. Wojny jądrowej nie będzie, ale jeżeli chcemy, jako, że tak powiem, jako towar luksusowy, możemy się bać tej wojny jądrowej. Dlaczego by nie? Możemy. Nam stać na to. Nam stać na to. Ukraińcom na przykład nie, ale nam na to stać, więc dlaczego by nie? To jest wygodne. To jest wygodne, bo jeżeli ja się boję wojny jądrowej, nagle strachem jest moim i nie Ukraińców. Nagle chodzi o mnie i nie o tych skomplikowanych, dalekich Ukraińców. Nagle wszystko jest dobrze, bo o mnie chodzi. Chodzi o moje strachy. I Rosjanie w tym nam bardzo konsekwentnie pomagają. Pomagają. Ciągle sugerują, że o to chodzi. Że chodzi o nasz strach. Nasz. Chodzi o nas. O nas. My mamy się bać. My. A nie Ukraińcy. O to chodzi. Więc Ukraińcy mają czego się bać. I boją się bardzo konkretnie. My akurat nie mamy niczego byłoby za dużo powiedziane, ale mało mamy w tej sytuacji. Nie o nas chodzi. Nie o nas chodzi. Więc ja to tak rozumiem, że jeżeli mówimy o naszym strachu, to robimy krok od zwycięstwa, bo krok od rzeczywistości. Poddajemy się tym sztucznym, wyeksportowanym strachom, zanim patrzeć na sytuację taką, jaka jest. Też wydaje mi się, że czasem podpowiadamy Putinowi, czego moglibyśmy się bać, prawda? Tak. I on doskonale to potrafi wykorzystać. To jest taki handel. Tak. To jest taki handel, jaki jest popyt. My komunikujemy, jaki jest popyt. Teraz chcemy się bać wojny jądrowej. I następnego dnia Putin grozi wojną jądrową, tak? Mm. Tak to jest. To jest popyt i potem jest eksport. To jest tak perwersyjne, moim zdaniem. I to się staje, Polacy są coraz bardziej zachodnimi w tej perspektywie, tak? To ja krytykuję Amerykę, bo mój kraj, ale mi się wydaje, że to jest też syndrom europejski i wasz. Pamiętam taką rozmowę, którą gdzieś przywołujesz z burmistrzem Buczy, kiedy pytasz go, co miałbyś powiedzieć społeczności międzynarodowej i on ci po pierwsze odpowiada, my też się boimy. Odwracając zupełnie perspektywę, prawda, tego jak my byśmy się spodziewali takiej odpowiedzi. Więc, żeby było jasne, on pierwsza odpowiedź była spis po prostu potrzebnych broń. była cała rozmowa o tym z nim i też z innymi burmistrzami o tym, czego trzeba i to było po prostu list broń ciężkich. Cała rozmowa na bardzo technicznym poziomie. I byliśmy na autobusie razem, a po czym jakieśmy wysiądzieli z tego autobusu, on na mnie czekał i dodał to. Powiedz im, że mi też się boimy. I
I to jest tak, tak po chrześcijańsku, bo żeby rozumieć drugą stroną w tych okolicznościach, burmistrz Buczy chce przekazać Niemcom, Europejczykom, że on ich rozumie, bo rozumie, co to znaczy się bać. Tak? To jest taki szczodry gest po prostu. Taki szczodry gest. I pisząc to dla Niemców, bo ja napisałem to dla niemieckiej gazety, pytałem się, czy jest jakaś szansa, że po prostu, że oni będą w stanie rozumieć, o co chodziło. No. Dla ludzi takich jak przywołany tu już przeze mnie, bo czytam ich cały czas, jesteśmy w kontakcie choćby przez Facebook, jak Maksim Osadczuk czy Michajło Martynenko, którzy są teraz na froncie. Ta wojna jest też o to, że oni się czują takim pokoleniem, taką generacją, która po raz pierwszy nie odkłada rzeczy na później. To zresztą usłyszeliście Państwo też w tym pierwszym wierszu Natalii Trochym, że już dosyć odkładania, że to teraz ma się stać. I w tym sensie oni są w takiej sytuacji, czyli że nie zostawią to swoim dzieciom tego, tylko właśnie zawalczą o inny świat dla nich. W tym kontekście, o którym mówiłeś Timie, że oni sobie nie mogą pozwolić na bycie tylko po dobrej stronie, po właściwej stronie. I stąd ta sprawa rozumienia zwycięstwa ma tak szalenie ważne znaczenie, bo to jest rozstrzygające. I tyle, że chcecie teraz spytać, żebyśmy troszkę porozmawiali o tym byciu po właściwej stronie i jak to się zmienia. I jak to oddziałuje też na rozumienie zwycięstwa. Bo wcześniej było tak, że ci twoi amerykańscy lewicowi koledzy, którzy byli przeciwko Trumpowi wcześniej i pozwolili sobie przegrać, bycie po właściwej stronie rozumieli bardzo często jako bycie w świecie, w którym odmawia się udziału broni, wsparcia uzbrojenia, dozbrajania się i w ogóle jakiejkolwiek odpowiedzi na agresora w takim duchu walki, a nie szukania sposobów dyplomatycznych czy innych. Czyli to, co się dzisiaj nazywa w Niemczech Besinnenheit, czyli rozsądek, termin bardzo lubiany przez Habermasa, zastępuje przedwojenne, przed 1939 rokiem appeasement, czyli tą strategię dyplomacji Chamberlaina i innych polityków europejskich, którzy uważali, że po prostu Hitlera trzeba uspokajać, nie denerwować, nie prowokować, a w związku z tym będzie wszystko dobrze i ofiar na świecie przez taką politykę będzie mniej, niż by miano się, na przykład jak Piłsudski zaproponował Francji i Wielkiej Brytanii w Europie uderzenie prewencyjne na bolszewików w 1938 roku. Było jakby nie do przyjęcia w tej polityce epismentu, no bo się odwołuje do uderzenia, prawda, zbrojnego. Z dzisiejszej perspektywy są historycy, którzy to analizują, mówią, że w ogóle nie musiałoby dojść do II wojny światowej, więc ta cena, jaką zapłaciliśmy za episment, była ogromna w świecie. Ale dzisiaj mamy właśnie rozsądek, ten racjonalizm, który mówi, że po właściwej stronie, i to jest moje pytanie, Timie, co to znaczy dzisiaj być po właściwej stronie i jak to odnosi się do zwycięstwa? To jest nie przekazywać pieniędzy na zbrojenia, nie prowokować, nie denerwować, jak papież Franciszek powiedział, nie szczekać, prawda, bo to tylko prowokuje agresję dyktatora.
że to przez długi czas rozumiano właśnie jako to część polityki pokoju po II wojnie światowej. I to była ta dobra strona. Gdzie my dzisiaj jesteśmy z tym? Więc jak zwykle, Krzysiu, zadajesz bardzo długie pytanie i swoimi odpowiedziami nie będę i nie chcę konkurować. Ale czasem jest tak, że wspomniesz o czymś na początku pytania i ja chcę właśnie na tę część odpowiedzieć, więc tak zrobię i potem jakby krok za krokiem dochodzę do końca. Bo mi się wydaje, że na początku coś bardzo ważnego powiedziałeś i to się zwiąże właściwie z pytaniem o racjonalności Ukraińców, która się zwiąże właśnie z czasem, z czasem zrozumianym pokoleniowo, ale też historycznie, że taki filozof jak Habermas, który nic nie wie, za przeproszeniem, ale nic, absolutnie nic nie wie o historii własnego kraju, nie mówiąc już o Ukrainy, nie może w swojej kategorii racjonalności objąć tego rozmiaru czasu. I jeżeli jest się Ukraińcem i ma się teraz 40 lat, to możesz mieć w głowie dalszą i bliższą historię. I w tej dalszej historii jest pierwsza wojna światowa i klęska Ukraińskiej Republiki Narodowej. Jest Holodomor i zniszczenie ukraińskie elity, też ukraińskie wsi. Jest druga wojna światowa. Są wszystkie te momenty, gdzie potencjał ukraińskiego narodu został zniszczony. I też są te momenty, które są szanse. Maleńkie, niedoskonałe jednak szanse, jak na przykład rok 91, gdzie wszystko było bardzo niedoskonałe. Krawczuk oczywiście nie był doskonałym prezydentem, okoliczności nie były doskonałe. Nie było dobrze, że Ukraina doszła do niepodległości państwowej po 20 lat rusyfikacji, edukacji na przykład. Nie było to doskonała sytuacja, ale jednak szansa. I ta szansa, więc i to jest już ta bliższa historia, to szansa została wykorzystywana. I jak był kryzys, na przykład w 2004 roku, ludzie rozumieli, że jest kryzys, że jak wybory zostały fałszowane, Ukraińcy na to reagowali. W roku 2014, kiedy wydawało się, że Ukraińcy stracą szansę na Europę, reagowali na to i zmienili sytuację. I to, co się teraz staje, jest oczywiście stanowi nowość dla nas, bo od razu patrzymy na Ukrainę. I oczywiście jest sytuacja też nowa dla Ukraińców, ale nie taka jakościowo nowa, bo to jest po prostu, to jest trzeci, jakby może są więcej, jest więcej, ale dajmy na to, to jest trzecie po prostu wezwanie w tej bliższej historii. I po prostu trzeba reagować na to wezwanie. Nie ma wyboru. I jest racjonalne pomyśleć, że jeżeli dojdziemy, jeżeli nam się uda, jeżeli jest zwycięstwo, to będzie ta niepodległość dla nas i dla dalszych pokoleń. To jest po prostu, to jest racjonalne. To jest racjonalny tok myślenia, ale bez historii, bez jakiejś świadomości historycznej i bez jakiejś zasadniczej faktografii nie można tej racjonalności rozumieć. Więc to mi się wydaje, że to jest bardzo, więc racjonalność, jak ja czytałem
jak ja czytałem Habermasa tekst z tym racjonalnością, myślałem, że brakuje mu też poczucia racjonalności samej wojny. Że wojna sama jest wydarzeniem i ma swoje reguły. Nie wszystko jest możliwe. Wojna nie jest fantazją. Wojna nie jest filmem. Ma swoje ograniczenia. I że jeżeli, więc jest po prostu techniczna, jest techniczne pytanie, czy można ją wygrać, czy nie. I trzeba do tego pytania podejść chłodno i nie odebrać propagandą drugiej strony, w tym wypadku rosyjskiej, za faktyczne ramy danej wojny. Więc brakuje, bardzo mi to brakuje, to będzie mój moment konserwatywny, bo mi brakuje bardzo historyków wojny. Jak ja czytam swoich kolegów, historyków wojskowych, to zwykle oni podchodzą do tej wojny bardzo, bardzo chłodno i z reguły uważają, że Ukraińcy wygrywają. Z reguły. W przeciwieństwie do prasy, tak, i w przeciwieństwie do polityków, zwykle bo oni po prostu patrzą na tę wojnę jak na wojnę. Nie jest nic bezprzykładowego. Są precedensy, są jakieś tam ramy, są ograniczenia. Możliwości rosyjskie nie są bez ograniczone, mają granice. I to jest też rodzaj, chodzi mi o to, to jest rodzaj racjonalności, że sama wojna ma swoje reguły, że wojna nie jest fantazją. Jeżeli jest konkretna wojna, nie chodzi o to w tej wojnie, żebyśmy wysnuli nasze fantazje o tym, co ma się stać. I że temu też, że Habermasowi i nam może wszystkim trochę też brakuje tej racjonalności. I trzeci punkt, i z tym związany, że ażeby to ta racjonalność w sensie Habermasa, ażeby to zadziałała, ludzie muszą być równi. O to chodzi. Dyskusja się toczy między ludźmi, którzy są równi. Ale jeżeli nie zauważysz, jak gwałt zmieni sytuację tak, ażeby zniszczyć drugą stroną, drugą osobą, drugi kraj, jeżeli to po prostu nie zauważasz, to całe twoje podejście nie ma sensu. Więc Habermas traktuje gwałt rosyjski jak po prostu natura, że tak po prostu jest, okay, jest gwałt, jesteśmy po gwałcie, jest inwazja, jesteśmy po inwazji, tak po prostu jest, o tym nie mamy nic do powiedzenia, więc to jest jakby poza nawiasami, tak jest, ta jest natura i takim sposobem nie możemy być etyczni. Nie możemy, jaka może być to filozofia, jeżeli traktujemy gwałt jako po prostu coś, co jest poza nawiasami. Jeżeli jest gwałt, jeżeli to jest fakt, jeżeli jest napad, musimy też jakoś w naszej filozofii, w naszym stylu myślenia myśleć o gwałcie. Tak czy inaczej, ale nie ignorować. Nie ignorować. I ja wolę myśleć o tym racjonalnie. Jak może się stać, ażeby w tym akurat wypadku, ażeby Ukraińcy stali się znowu równym partnerem do dyskusji. I odpowiedź na to brzmi bardzo konkretnie. Niech wezmą oblast chersońską na przykład i potem odbędzie się bardziej racjonalna rozmowa. Tak, to jakby przywołując sytuację sprzed wojny, epismentu, niech wezmą Czechosłowację, niech wezmą Sudety, prawda?
Tak rozmawiali. Chamberlain tak mówił, więc jesteśmy też w podobnej trochę sytuacji. Zastanawiam się, jak krótko teraz zadać to pytanie, ale pozwól mi tylko na taką jeszcze refleksję przy tym, co mówisz o Habermasie, bo dla mnie duże wrażenie zrobiła taka rozmowa niedawno opublikowana w gazecie wyborczej z historykiem niemieckim Michaelem Millerem, który z swoich badań stwierdził, że większość zdecydowana społeczeństwa niemieckiego uważa, że wybuch w 1939 roku wojny polsko-niemieckiej, agresja na Polskę, mówiąc krótko, był zwykłym konfliktem zbrojnym. Także, że prawdziwa wina Niemców zaczęła się w 1941 roku, tak, z uderzeniem na Związek Radziecki. I że, no i oczywiście wobec Shoah, wobec zagłady. Cały czas podkreślamy, jak wielką lekcję odrobili Niemcy historii po wojnie i nagle się dowiadujemy od historyka niemieckiego, że zdecydowana większość społeczeństwa traktuje konflikt, znaczy to, co się wydarzyło w 1939 roku, jako zwykły, właśnie tak jak mówisz, jako natura, prawda, jakiś konflikt zbrojny. Co jeszcze na to się nakłada, że agresja na Związek Radziecki jest tą winą i ta wina jest jakby rozumiana wobec Rosjan, prawda? Nie ma tam Ukraińców też w tej perspektywie niemieckiej, którzy byli z twoich książek, to wiemy, też głównymi ofiarami tego ludobójstwa na wschodzie niemieckiej armii. Więc chciałbym jeszcze podrążyć ten temat zmiany, bo mówiliśmy teraz o racjonalności, a właściwie takiej zafałszowanej racjonalności Zachodu, na przykładzie Habermasa, ale są jeszcze inne takie utrwalone w nas przez całą edukację powojenną, przez lektury, przez biblioteki nasze, przez szkoły, myślenia czy rodzaj świadomości, która sytuuje nas, czy jakby stawia nas w konfliktowej sytuacji wobec tego, co się dzieje na Ukrainie dzisiaj. Spokojniej było i żeśmy jakoś sobie z tym dali radę podczas wojen w Jugosławii, tak, kiedy dożywialiśmy ofiary i to był nasz dobry gest wobec ofiar wojny w Jugosławii. Jak pamiętacie Państwo, było embargo na broń do Bośni i tak dalej, więc cała nasza pomoc jakby szła w stronę dożywiania ofiar, których było coraz więcej. Natomiast dzisiaj, i to są właśnie te sprawy moralne, etyczne, Timie, o które chcecie zapytać. No, dla wielu ludzi jest pytaniem etycznym, czy dawać na broń dla Ukrainy. Wiele moich przyjaciół, po tym jak zwróciłem się z apelem na zbiórkę drona Bayraktara, pisało czy reagowało do mnie, że zmieniają, że po prostu zmieniają swój światopogląd, że są zmuszeni do zmiany swojego myślenia. Niektórzy odrzucali to, dalej są gotowi, raczej skłonni i nie widzą problemów pomocy humanitarnej, którą możemy udzielać Ukrainie, ale już broń to nie, bo my jesteśmy jak etyk polski, Magdalena Środa powiedziała, humanistami, więc powinniśmy się trzymać od tego z daleka. Chciałbym zacząć od Czechosłowacji, bo mi się wydaje, że analogia jest bardzo ważna i też jest bardzo konkretny związek z pytaniem o etyce. Bo Czechosłowacja tutaj jest bardzo ciekawe po prostu. Bardzo ciekawe to jest nie jako, właściwie nie jako analogia, ale po prostu jako historia. Co by było, gdyby nie, to już nie myślimy o tym, że Wielka Brytania i Francja mieli pomóc Czechosłowakom. Ale co by było po prostu, gdyby Czechosłowacji walczyli. Bo wcale nie jest jasne, że Niemcy by wygrali taką wojnę. Na taką wojnę nie byli właściwie przygotowani. To był blef.
wyroku 1938. Teraz mówię jako historyk, więc jako historyk teraz mówię. Hitler chciał takie wojny w tej chwili, ale wojsko niemieckie nie było na taką wojnę przygotowane w tej chwili. Więc wcale nie jest jasne, że Niemcy by wygrali wojnę przeciw Czechosłowacji w roku 1938. A nawet gdyby wygrali, nie by zwyciężyli od razu. To by trwało minimalnie kilka miesięcy, może i lata. I jeżeli taka wojna by potrwała miesięcy albo nawet lata, nie byłoby II wojny światowej, przynajmniej nie w tej formie. Inaczej, jak patrzymy na appeasementu w kontekście Czechosłowacji, na tym, co Czesi nazywają zdradą, jak myślimy o tym w sposób trochę za bardzo prosty, czysty. Nie myślimy o związku między upadku Czechosłowacji i napadu na Polskę. Bo jak Hitler atakował Polską, to przy pomocy 5 tysięcy żołnierzy słowackich, to przy pomocy rozdłużonej granicy niemiecko-polskiej, to przy pomocy czechosłowackiej broni, bo czeska, czechosłowacka przemysł brojenna była zbrojeniowa, była najlepsza na świecie, najlepsza, i Niemcy to po prostu zabrali, przy pomocy czechosłowackich czołgów, to czechosłowackie czołgi napadły też na Polską, przy pomocy czechosłowackich pieniędzy i też przy pomocy sojuszu ze Sowietami. I gdyby nie było, co znaczy, gdyby nie było tak łatwo Niemcom w Czechosłowacji, to byłoby trudniej Sowietom Stalinowi właśnie nawiązać ten sojusz z Niemcami. Więc konsekwencje rozpadu Czechosłowacji są znaczniejsze, niż nam się wydaje, i zwłaszcza w kontekście napadu na Polskę. Bo gdyby tego nie było, Hitler by napadł na pewno na Polskę, ale może o rok później i bez Związku Radzieckiego, nie z tym samym wojskiem, Polacy by na pewno wykorzystywali z jakiejś tam pomocy dzięki temu opóźnieniu brytyjskiego czy francuskiego, i wojna by się po prostu inaczej toczyła. I więc ja o tym mówię, bo Ukraińcy nam tak strasznie dużo dali tym, że walczyli, że walczą. I nie jesteśmy w stanie tego widzieć, tak? Bo nie jesteśmy w stanie widzieć tych czarnych alternatyw, jakie by były, gdyby oni nie walczyli. My po prostu teraz żyjemy w tym świecie, gdzie Ukraińcy walczą, i nie widzimy, jakie były konsekwencje, gdyby nie walczyli. Czechosłowacy nie walczyli i to skutkowało tą wojną, jaką my znamy, a ze wszystkimi z nią związane konsekwencje. Więc ta analogia czechosłowacka jest bardzo ważna i jest związana z tym, co to znaczy broń. Bo co byś robił w stosunku, dajmy na to, jest rok 1938 i Czesi walczą. Co byś robił? Byś powiedział, że lepiej Hitlera nie prowokować? Lepiej nie dać Hitlerowi pretekst na dalej, bo on nie był w stanie. Nie był w stanie. Tak jak teraz Rosjanie też nie są w stanie. Myśmy konsumujemy ten strach wyeksportowany,
Ale my siedzimy teraz w tak zwanym przesmyku suwalskim i jesteśmy absolutnie bezpieczni, bo prawie 100% wojska rosyjskiego jest teraz na Ukrainie. Finowie są teraz bezpieczniejsi niż kiedykolwiek, bo rosyjskie wojsko, które ma być na granicy fińskiej, jest w Ukrainie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w roku 1938 Hitler nie mógł więcej. Tak jak teraz Putin nie może więcej, chodziłoby wtedy o to, czy Czesi mogą zwyciężyć. I chodzi teraz o to, czy Ukraińcy mogą zwyciężyć. Nie chodzi o nas, nie chodzi o ryzyka wobec nas, nie chodzi o naszą wyobrażeń ryzyka, chodzi po prostu o konkretną wojnę. O konkretną wojnę. Więc powoli, jak widzisz, dochodzę do twojego pytania, bo kwestia czy mamy dostarczyć broń, czy nie jest tak dramatyczne. To nie, ja po prostu nie mam, przepraszam, ale nie mam sympatii, gdybym był lepszym człowiekiem, ale nie mam po prostu sympatii do człowieka, który uważa, że to jest jakieś ogromne światopoglądowa kwestia. Nie jest, bo nie ma świata, który są absolutnie proste odpowiedzi. Ja pochodzę z bardzo, nie wyobrażacie sobie nawet, jak bardzo lewicowe rodziny i tradycji wychowałem się wśród pacyfistów i jak byłem młody, to były zawsze na samochodach, jak to się mówi, bumper stickers, naklejki za hasłem wojna nigdy nie jest właściwą odpowiedzią. I nawet będąc młody, myślałem sobie, nie, to nie, prawie nigdy, prawie nigdy. Po prostu nie ma, bo nie ma świat bez wyjątków. Nie ma świat bez wyjątków. I pochodząc z takiej tradycji, jak byłem na prodze uniwersytetu i odbyłem wywiad z profesorami danego uniwersytetu i profesorka, pani profesor historii, jak się okazało, Żydówki niderlandzkiej, mnie po prostu zadało pytania. A wobec II wojny światowej, co pan myśli? I oczywiście, nawet mając 18 lat, rozumiałem, że to nie jest takie proste. Nie mogę być pacyfistą wobec Hitlera. Więc pomysł, że możemy być czyści, tak? Że są sytuacje, gdzie odpowiedź jest absolutnie czysta, że jest sytuacja, gdzie ja jako Amerykanin albo wy jako Polacy mogą siedzieć i być czyści moralnie. Nie ma takiej sytuacji po prostu. Jeżeli ślesz broń, to jest skomplikowane. Jeżeli nie, to też skomplikowane jest. Mi się wydaje, że to chodzi o taką fantazję, gdzie nie ma odpowiedzialności. Bo jeżeli nie wyślisz tej broni, to też nosisz odpowiedzialność za to, co się stanie. Jeżeli ślesz, tak, poniekąd nosisz albo nosić. I więc pytanie nie polega na tym, czy jest jakiś kątek czysty, bez odpowiedzialności na świecie, bo nie ma takiego kątku. Chodzi o to, za co jesteś odpowiedzialny i to dotyczy bezpośrednio właśnie zwycięstwa. Bo jeżeli jesteś w stanie myśleć kategorią zwycięstwa, też jesteś w stanie myśleć o innym świecie, tak? Lepszym niż ten. Jesteś w stanie myśleć moralnie. Jeśli się wycofasz do tego wyobrażonego, nieistniejącego kąciku, gdzie nie ma odpowiedzialności i jesteś czysty, to nie wyobrażasz sobie takiego świata. Wyobrażasz sobie utopię, gdzie ty jesteś sam i nie nosisz odpowiedzialność. Więc ja nie mam, jak widzisz, nie mam dużą sympatii dla ludzi, którzy uważają, że to jest jakaś wielka światopoglądowa kwestia, bo mi się wydaje, że ona nie jest.
chcę ci teraz przeczytać mądry wiersz, który i tej sprawy będzie dotykał, Ostapa Sliwińskiego. I chcąc dalej drążyć ten temat etycznego wymiaru sytuacji, zwycięstwa, o której tutaj mówimy, bo mam takie poczucie, Tymie, że ci, którzy, o których mówiłeś, że chcą być i udaje im się być zawsze po dobrej stronie, są mistrzami w unikaniu, uciekaniu od odpowiedzialności. Że to zawsze jest właśnie to bycie po drugiej stronie, a nie postawienie się w siebie sytuacji zwyciężę, czy mam zwyciężyć, zawsze ich w jakiś sposób zwalnia od odpowiedzialności. Wiersz Ostapa Sliwińskiego. Kuchnia wolności jest brudna i zaśmiecona, wybacz. Tylko szczęśliwcom udaje się posprzątać po sobie. Tylko najszczęśliwsi ze szczęśliwych gotują tu dla siebie. A przecież nie sposób przyjść tu na wszystko gotowe, bo nie ma jedzenia, które psuje się szybciej niż wolność. I ci, co zostawili na ścianach swoje przepisy, wiedzieli, ile razy przyjdzie im zaczynać od początku. Jeszcze jedno pokolenie spalonych patelni, dymu i pożarowych drabin dla ewakuacji o północy. Jeszcze jedno pokolenie życia. Jak cienie prześlizgujemy się przez czyste witryny bistra, gdzie pod neonem czekają na jedzenie mężczyźni i kobiety w podejrzanie podobnych ubraniach. Jaka jest ta wolność nasza na Zachodzie, jeżeli już wracając do Habermasa, ale bardzo wielu innych analityków, oni są bardzo dumni z tego czasu zimnej wojny, tego co się udało po wojnie, udało się nam żyć w pokoju przez tyle dziesięciolecia, udało nam się zbudować wolne, demokratyczne społeczeństwa. Co byś odpowiedział Habermasowi, ale też Szostapowi? No mi się wydaje, że masz rację, że chodzi o zwolnienie o odpowiedzialności, że jeżeli i wracam do rozmów, w których brałem udział, jeżeli my jesteśmy Amerykanie po właściwej stronie w Ukrainie i oni nie zwyciężą, to jest sytuacja bardzo wygodna dla nas, bo wydaje nam się, że wszystkośmy zrobili. Byliśmy po właściwej stronie. Szkoda, że oni nie mogli zwyciężyć. I teraz, pożycząc słowo z poematu, Rosjanie posprzątają. To jest jakby ich odpowiedzialność, bo teraz oni zajęli tę ziemię i nie możemy nic robić. Szkoda, ale po prostu tak jest. Taka jest twarda rzeczywistość. Ale myśmy tą twardą rzeczywistość tworzyli naszą postawą, wewnątrz której nie było miejsca na kategorię zwycięstwa. Więc być po właściwej stronie i potem przegrać, to jest sytuacja poniekąd luksusowa i bardzo zachodnia. Bardzo zachodnia. Pomysł i to jest jeszcze jeden moment, mi się wydaje, gdzie myślicieli wschodnioeuropejscy, teraz oczywiście w tą kategorię włącząc Ukraińców, nam pomagają albo mogą, bo kategoria prawda tutaj jest bardzo ważna.
jeżeli jest się po właściwej stronie, to nie znaczy, że jesteś po stronie, gdzie jest po prostu sympatia. To znaczy, że jesteś po stronie, która ma zwyciężyć, bo ma rację. Bo ma rację. I właśnie to może się wydać banalne, ale tam jest ogromna różnica, czy ja po prostu mam sympatię. Jak więc na przykład filozof nasz, poniekąd wielki Richard Rorty, operował kategorią sympatią, współczucie podczas wojny jugosławskiej. I to jest ważne, że jesteśmy w stanie współczuć, ale to nie wystarczy moralnie. Musimy też uznawać, że ktoś tu ma rację, że ktoś tu ma rację, że Ukraińcy cierpią, tak, cierpią, ale też mają rację. Też mają rację, więc i można zwyciężyć tylko ten, kto ma rację. I z tym mamy ogromny problem. Z tym mamy ogromny problem, bo stwierdzić, że Ukraińcy mają rację, że mają rację, że jest źle, że deportują już milionami Ukraińców, że jest źle, że Rosja w ogóle napadła, że jest źle, że mordują miejscowe elity i tak dalej, że po prostu mają rację, że w tym jest coś absolutnego, a żeby tak myśleć w ramach jednego przykładu, musimy być w stanie stwierdzić, że ogólnie czasem jest, że ktoś ma rację. I jeżeli nie uważamy ogólnie, że czasem ktoś ma rację, nawet w takiej skrajnej sytuacji, jak dzisiejsze ukraińskie, to nam trudno wychodzi tak stwierdzić. Więc jest problem bardzo głęboki, filozoficzny, bo Ukraińcy, bo mają rację. I więc to się nie mieści w kategorii, jeżeli wracamy, nie musimy, ale jeżeli wracamy na przykład do Habermasa, to się nie mieści w jego opisie dyskursu, że Małgosia ma rację. Po prostu jest dyskusja między mną i Małgosią, że ona ma rację, to po prostu nie ma miejsca. I dalej, że ktoś zajmując jakieś pozycję sam ryzykuje i przez to ryzyko ma rację. Tego w ogóle nie rozumiemy. Tego w ogóle nie rozumiemy. I Zelenski nas trochę ratował tym, że on to robił w sposób publiczny, charyzmatyczny, tak, żebyśmy mgliście pojęli, że coś tam się staje, tak? Bo chodzi mi właśnie o ten, chodzi mi o Eropideza, chodzi mi o Havla, chodzi mi o to stanowisko, według którego prawda, masz rację w tym, że ryzykujesz, tak? Że nie ma racji, jeżeli nie ryzykujesz. Że mówisz prawdą tym, że ryzykujesz siebie, ciało, konkretnie, za tą prawdą. I więc Zelenski na nas robił ogromne wrażenie i to jest bardzo ważne, ale myśmy nie doszli do tego, żeby rozumieć, dlaczego on na nas robił takie wrażenie. Bo on mówił prawdą, ale ryzykując i brakuje nam tego. Brakuje nam tego. Myśmy w Stanach poniekąd i częściowo dzięki właśnie Trumpowi nie byliśmy w stanie po prostu rozpoznawać, że coś takiego na świecie jest,
byliśmy w kraju, gdzie nasz prezydent działał zupełnie odwrotnie. On ryzykował życie innych, ażeby pozostać w Białym Domu po tym, jak wygrał, po tym, jak przegrał wybory. Zelenski został w Kijowie, ryzykując własne życie, ażeby pomagać społeczeństwie swojemu. To jest, i po naszym fatalnym doświadczeniu byliśmy po prostu tacy cyniczni, ale po prostu nasze ramy naszej wyobraźni nie były dość szerokie, żeby po prostu, żeby dostrzec, coś takiego na świecie może być w ogóle, że można mieć rację w tym sensie, że jest racja, że są prawdy i też, że prawda prawdziwszą jest, jeżeli ryzykujesz za tą prawdą, tak? I bez jakiegoś kontaktu z tymi wartościami, trudno zwyciężyć, więc to jest ten związek, tak? Trudno zwyciężyć, bo właśnie ten, który zwycięży, i teraz jeszcze raz jestem konserwatystą, bo to się jakby odbije przez całą dyskusję demokracji aż do naszego pokolenia, aż do naszej ery po 89. W każdym odnowieniu demokracji zawsze się odbije to, wybije to, że demokracja jest ryzykiem, że jest postawą, że nie chodzi o to, że jakieś tam obiektywne, nieosobiste mocy gwarantują demokrację albo wolność, tak? Zawsze jest tak, że te mocy, tej struktury są przeciwko wolności, są przeciwko demokracji i demokracja i wolność mają szansę tylko, tylko w takiej mierze, jak my są odpowiedzialni i my jesteśmy w stanie ryzykować siebie. I Ukraińcy właśnie tam nas ratują, bo aż do tego momentu, to znaczy aż do lutego, mogą nas ratować. To nie ma żadnej gwarancji, ale aż do lutego tegoż roku dominujący styl myślenia o demokracji jeszcze był: demokracja to jest skutkiem kapitalizmu, demokracja to jest skutkiem braku alternatyw, demokracja to jest po prostu przyroda, to jest natura, tak po prostu jest, ludzie są racjonalni, więc i tak nie jest. Nie jest tak po prostu. Historia mówi całkiem innym językiem o demokracji. I więc bez... I więc mówię o tym, bo bez takich słów jak zwycięstwo, demokracji i demokratom, ludziom dobrej woli, nie będą mieć słownictwa adekwatnego do swoich walk. Nawet mniej dramatycznych niż walki ukraińskiej. To, jak Timothy Snyder mówi o ryzyku, jest właśnie tym, co chciałem Państwu powiedzieć, przedstawiając go jako człowieka, który podejmuje ryzyko. Właśnie, żeby odnieść się do tej kwestii przekroczenia bycia tylko po właściwej stronie i zawalczenia o zwycięstwo. I że to połączenie ryzyka moralności ze zwycięstwem wydaje mi się tutaj absolutnie fundamentalne. I rzeczywiście musiało dużym szokiem być dla tych Amerykanów przyzwyczajonych jakby do starej narracji to słynne zdanie czy odpowiedź Zełenskiego, że nie chce od was taksówki, tylko chce broni, na to, jak chcieli mu pomóc na początku. I rzeczywiście jesteśmy od razu w innym wymiarze i w innym kontekście. Walki o zwycięstwo właśnie. Ale chcę jeszcze, Timie, żebyśmy spojrzeli na ten okres, bo bez zrozumienia ceny, wydaje mi się, jaką zapłaciliśmy za pokój po 1945 roku,
Trudno zrozumieć drogi do współczesnego zwycięstwa, czy do tego, co rozumiemy, bo przecież to nie było chyba tak bez konsekwencji to, że my w świecie zachodnim mieliśmy przez całe dziesięciolecia tak zwany pokój, prawda, w zimę, z którego dzisiaj niektórzy mogą być dumni. Wydaje mi się, że to jest bardzo eurocentryczna narracja i że mnóstwo społeczeństw, krajów zapłaciło olbrzymią cenę za to, żebyśmy my mieli pokój, że on był utrzymywany czy zdobywany jednak jakimś wielkim kosztem w świecie. Jakbyś o tym mógł powiedzieć więcej. Więc zaczynam od kategorii, a być może dla wszystkich też Ukraińców trochę niewygodna, mianowicie wojna kolonialna. Bo cała wasza, to nie moja, cała wasza europejska narracja o tym pokoju powojenna jest oczywiście zupełnie fałszywa. Cała argumentacja oficjalna, propagandowa Unii Europejskiej, i mówią to przy całym szacunku i miłości do Unii Europejskiej, ale jednak cała ich narracja jest zupełnie gruntowna fałszywa. Nie jest tak, że po II wojnie światowej był pokój. Wcale nie jest tak, że Europejczycy uczyli się od II wojny światowej, że wojna złą rzeczą jest. Wcale nie tak. To się nigdy nie stało. Nigdy nie stało, że Europejczycy uczyli się od zagłady, uczyli się od... Nie, to nie. To absolutnie nie. A Europejczycy walczyli na całym świecie dalej, wojskowo, póki nie mogli. Po prostu póki nie mogli, póki przegrali wojny, póki Amerykanie nie chcieli dalej finansować. Po prostu tak jest. To się zwiąże przy okazji z tym, co mówiłem przed tym o wojnach jako o sprawach racjonalnych. Tak, Francja po prostu walczyła w Wietnamie tak długo, jak tylko mogła. W Algierii jak długo, jak tylko mogła. I potem przestała. I podobnie jest ze wszystkimi europejskimi krajami. Prawie z wszystkimi. Zawsze jest jakiś Szwed, który mi mówi, że jednak nie mieliśmy imperium. To było poprzednio, że mieliście imperium. Ale w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, jest tak. Niemcy chcieli swoje imperium na wschodzie Europy i przegrali wojnę. Przegrali wojnę przy okazji o Ukrainę przede wszystkim. Francja miała swoje imperium w Algierii, w Azji. Belgia w Afryce, Portugalii, Hiszpania w Afryce, Wielka Brytania, trochę wszędzie. I przegrali wojny kolonialne. I to jest bardzo ważne, bo ta narracja o Europie pokojowej po prostu zastępuje historią właściwą o tych wszystkich europejskich wojnach, przegranych przy okazji, przegranych, co też jest ważne. I to nam trochę pomaga rozumieć obecną wojnę rosyjsko-ukraińską. Bo patrzymy na to i ja mam mało mam to na to cierpliwość. Ale Europejczycy, Niemcy patrzą na to i odreagują w taki sposób. Jak może być wojna w Europie? Jak może być? Ale jeżeli przypominamy sobie spokojnie o tym, że jednak to jest europejska tradycja walczyć kolonialnie, póki co jest możliwe, tak? Póki co jest możliwe. I dla Rosjan to jest jeszcze możliwe. Jeszcze. Mam nadzieję, że tylko przez parę tygodni albo miesięcy, ale to jest jeszcze możliwe, więc robią. I to jest zupełnie jak najbardziej po europejsku. Zupełnie jak najbardziej po europejsku. Będą tak robić, póki mogą, póki Amerykanie na to dalej nie pozwolą, póki mają finanse, tak? Jak przegrają i ja im to życzę,
dla samych Rosjan, zupełnie bez ironii i bez sarkazmu, ja im to jak najbardziej życzę. Jak przegrają, mają szansę stać się normalniejszym krajem, europejskim w tym sensie stereotypowym, right? Tak, pokojowym. Pokojowym, bo wojna już nie jest możliwa, już się nie płaci, już wydaje się niemożliwa. Więc, to pojęcie wojna kolonialna nam pomaga rozumieć, o co chodzi, bo dla Putina wojna kolonialna jest jeszcze rzeczą naturalną. I on leży w długiej europejskiej tradycji i to nie jest, to chodzi po prostu o paru dziesięciolecia spóźnienia, nic więcej, z punktu widzenia Boga czy historii, to jest nic, tak? To jest mrugnięcie oka, to jest nic. I jeżeli mamy tę kategorię, to pojęcie wojny kolonialnej, to też lepiej rozumiemy, co Rosjanie tam robią, bo stwierdzenia rosyjskie, putinowskie, ale nie tylko, rosyjscy żołnierze też niestety to powtarzają, że nie ma Ukraińców, nie ma Ukrainy, nie ma państwa, nie ma społeczeństwa, nie ma kultury. To jest absolutnie standardowy język europejski, kolonizatorski. To jest absolutnie, to tak Europejczycy mówili w Afryce, w Azji, w Amerykach. Tak, to jest absolutnie standardowy język i rozumiemy, i jeżeli myślimy w tą kategorią kolonialną, to rozumiemy też, co za tym językiem idzie, mianowicie zniszczenie to państwo, zniszczenie tą kulturą, zniszczenie to społeczeństwo. Bo oczywiście w Ameryce, w Afryce, tak dalej, były społeczeństwa, były państwa, Europejczycy po prostu ich zniszczyli. Po prostu normalnie i o tym później zapomnieli. Więc ta kategoria wojny kolonialnej nam pomaga myśleć o tej sytuacji historycznej, nam pomaga rozumieć, jakim tokiem po prostu Rosjanie myślą, bo to jest tok po prostu standardowy. Oczywiście są jakieś tam rosyjskie specjalności, jest rosyjski faszyzm, są szczegóły, ale ten paradygmat, ta konceptualizacja, to pojęcie kolonializm nam, mi się wydaje, bardzo, bardzo pomaga. I to się związa, że oczywiście z moim krajem, więc oczywiście my mamy, więc przyjemnie jest o was, o Europejczykach mówić, ale oczywiście Ameryka ma swoją imperialną historię i w moim kraju też o to chodzi, cały czas, też o to chodzi, że ci, którzy chcą brać odpowiedzialność za naszą historię, to znaczy tej ciemnej strony, są też ci, którzy są w stanie myśleć o jakiejś tam przyszłości demokratycznej dla mojego kraju i ci, którzy chcą idealować naszą imperialną, jeżeli ktoś chce, historią, są też ci, którzy chcą żyć dalej w wyobrażonej przeszłości i nie mają na myśli demokracji w przyszłości dla mojego kraju. Za chwilę oddam Państwu głos. Troszkę się już ściemnia, ale nie ma jeszcze Taliki i Kalewa. Są w Białymstoku na wyprawie, więc nie będzie takiej sytuacji, że będziemy musieli nagle urwać rozmowę. Teraz cieszę się, że jeszcze ona może trwać, bo aż żal przerywać. Tyle, że chciałbym tym ostatnim pytaniem otworzyć taką kwestię, jak wiesz, dla mnie też bliską, dla wielu z nas, myślę tutaj, bo jest to też, powiedziałeś o wojnie kolonialnej, ale że jest to też wojna, czy wobec której myślimy o zwycięstwie, wojna kulturowa. Wojna w Ukrainie jest wojną kulturową, wojny w byłej Jugosławii były wojnami kulturowymi. Nie ma przypadku w tym, że pali się książki, zakazuje języka, burzy muzea te zachodnio zorientowanych myślicieli jak Skoworoda
w Ukrainie te działa, rakiety ukraińskie są precyzyjnie, rosyjskie są precyzyjnie nakierowane na takie ogniska tożsamości czy wspólnego dziedzictwa ukraińsko-europejskiego i tak dalej. Nie ma w tym przypadku. Ja sam czuję, że tak jak mówiliśmy o Europie, o Ameryce, że kultura nie jest tutaj niewinnym polem działania, które z tymi sprawami nie ma nic wspólnego. Mam głębokie poczucie, że cały czas dźwigamy jakiś rodzaj odpowiedzialności i dla mnie jako człowieka kultury jest wielkim pytaniem, dlaczego to ciągle jest możliwe i dlaczego kultura w ogóle może stać się arsenałem w takiej broni, w takiej wojnie jak teraz. Jakbyś na to spojrzał od strony właśnie tego związania zwycięstwa z etyką, z moralnością, z kulturą, jakie to czynniki kulturowe wobec kultury mogłyby być tą drogą ku zwycięstwu? To zacznę znacznie małym małą uwagą pozytywną, że jednak chyba coś wobec ukraińskiej kultury mimo wszystko, mimo zniszczenia bibliotek, archiwów, wydawnictw, że coś się stało, co jest nie do odwrócenia, że ukraińska kultura jako kultura dla nieukraińców zaistniała w sposób, mi się wydaje, nieodwracalny. Nawet w Austrii, w księgarniach teraz znajdziesz ukraińskich autorów i oczywiście nie mówiąc już o Polsce, ale w Stanach i też jest to nowe zjawisko i kontrast między tą wojną poprzednią jest jednak olbrzymi, bo Marcy na przykład, żona szanowana, cały czas próbuje ukraińską beletrystyką w ogóle recenzować na łamach naszych gazet i teraz może, jak chce, na wszystkich gazetach, to zrozumiano, że warto uwagi, warto uwagi jest ta kultura. I też ten język teraz jest ciekawszy właściwie i w sposób różnoraki i skomplikowany, ale jednak ten język też zaistniał. Na różny sposób, że Polacy znowu uświadomili sobie, że rozumieją ten język, że więcej Ukraińców teraz mówi tym językiem, że więcej ludzi na Zachodzie próbuje czytać ten język. Więc to jako po prostu mała pozytywna uwaga. I że dla mnie osobiście ja się gubię od czasu do czasu do piękna ulubionych przeze mnie ukraińskich romanów. Czytam więcej teraz po ukraińsku. Ale ta kultura myśli, ty o tym znacznie więcej myślisz niż ja. Ja mam bardzo prostą uwagę, że kultura nam stwarza ramy normalności, co to jest normalne. I to dotyczy w sposób ewidentny tematu ostatniego pytania, mianowicie imperializmu, kolonializmu, bo można, jeżeli jesteś w centrum imperialnej kultury, ten imperializm twój wyda ci się absolutnie normalny. A na przykład Puszkin. Jeżeli jesteś Rosjaninem albo się utożsamiasz z rosyjskim imperializmem, to Puszkin jest absolutnie normalnym, neutralnym pisarzem. Co ma być w Puszkinie?
złego. Ale i to jest bardzo konkretny przykład, bo w Stanach i też w Berlinie jest proklamuje się ten kontrast między Puszkinem i Putinem. Oczywiście Putin nie Puszkinem jest, ale Puszkin trochę jednak Putinem jest, bo u Puszkina znajdziesz ten światopogląd, według którego cokolwiek Rosjanie robią, oni są jednak ofiarami. I Polacy to wiedzą, bo Polacy wiedzą oczywiście, znają tę debatę między Mickiewiczem i Puszkinem, ale to nie jest ten jeden przykład. Przykładów takich u Puszkina jest właściwie sporo. To dotyczy nie tylko Polskę, ale Kaukaza i w ogóle. Rosjanie są zawsze niewinni, niezależnie od tego, co robią. I to jest postawa oczywiście kolonialna, bo my mamy rację obiektywnie, bo jesteśmy wyższą kulturą i niezależnie od tego, co konkretnie robimy, szerzymy tą wyższą kulturą. Tak? Oczywiście, owszem, tak? I to jest postawa imperialna i to jest normalna i kultura nam to stwarza. I więc ja jestem po stronie, więc ja się nie teraz odstroną od rosyjskiej kultury, ani od Rosjan, chyba rozmawiam raczej częściej teraz z Rosjanami, ale nie ze wszystkimi. Ja uważam, że jeżeli jeszcze, bo to jest, przy okazji to jest argument Giedroycia wobec polskiej kultury. Jak ja po raz pierwszy spotkałem Jerzego Giedroycia w Maison Lafitte, to byłem młodziusieńki, pochodziłem do Giedroycia jak do wielkiego znawcy historii kultury polskiej, ukraińsko-białoruskiej. Pisałem książkę, która stała się później Rekonstrukcja narodów. I Giedroyć do mnie, pierwsze zdanie praktycznie, co Jerzy Giedroyć do młodziusieńkiego Timotiego Snydera powiedział, było takie. Proszę pana, na pewno pan słyszał dużo o tym wielkim polskim cierpieniu na wschodzie. Na pewno pan czytał wszystkich tych polskich romantyków. Na pewno pan coś słyszał o wielkiej polskiej misji na wschodzie. Proszę pana, to wszystko jest bzdura. Więc przeciwko był polskiemu imperializmowi, tak? On zrozumiał, że ta wasza polska kultura nie jest neutralna, tak? Że imperializm nam się wydaje neutralny, jak jesteśmy w jego ramach, ale tak naprawdę nie jest. Nie jest. I Rosjanie mają taki ewidentny problem, że trudno im przekroczyć te ramy, że chodzi o nich zawsze, że oni są ofiarami zawsze. I literatura w tym, moim zdaniem, absolutnie gra rolę. I ciekawsza dla mnie rosyjska literatura będzie taka, która przedstawia świat inaczej. I ja po rosyjsku chętnie będę czytał taką literaturę o tym, rosyjska literatura o Ukrainie, o innych, chętnie, bardzo chętnie. Więc to jest moja odpowiedź na twoje pytanie, że kultura nam stwarza ramy normalności, też imperialnej, i demokracja tym samym zależy od samokrytyki i nie od poczucia winy, nie o to chodzi i nie o wstydzie, wcale o wstyd nie chodzi, ale chodzi o możliwość samokrytyki, że jednak jesteśmy odpowiedzialni, że jednak czasem nasza kultura jest bzdurą, że jednak są momenty, gdzie literatura nam pomaga nas widzieć, siebie widzieć, jako obcy nas by widzieli przez chwilkę. Jak mówiłeś o Giedroyciu i teraz o rosyjskiej kulturze, to pomyślałem o tym naszym patronie tutaj Czesławie Miłoszu i często ostatnio o tym myślę, że co by było, gdybyśmy zamiast Miłosza mieli Brockiego, czyli
mówię o dwóch noblistach, prawda, z tego samego. Gdybym ja na przykład wychował się w szkole Brodskiego, prawda, dla którego przezroczysty był imperializm, tak jak mówiłeś, to znaczy niedostrzegalny. I już nie mówię tylko o tym jego okropnym wierszu antyukraińskim, prawda, ale bardzo często takiej postawie, która w ogóle nie pracuje krytycznie nad własną kulturą, nad własnym dziedzictwem, nie mówi bzdura, prawda, o różnych rzeczach, o których żeśmy słyszeli od Giedroycia czy od Miłosza często. I też masz rację, wydaje mi się, że oczywiście, że cały czas staralibyśmy się, żeby ta normalność, o której mówisz, to znaczy taka normalność kultury, w której krytyczne myślenie, samokrytyczne, autokrytyczne myślenie jest normalne, było nie tylko przywilejem takich małych księstw, małych centrów świata, tylko żeby, bo wiesz, że i w Polsce mamy z tym problem, prawda, tak jak w wielu innych krajach, więc to jest ciągle niejakby problem do przezwyciężenia i kultura jest tutaj problemem wielkim, jeżeli się ją źle użyje, może być wielką pomocą dla przegranej właśnie, czy dla odsunięcia zwycięstwa na boczny tor. Drodzy Państwo, kto z Państwa może chciałby się włączyć do tej rozmowy, to zapraszam bardzo serdecznie. Zapadła tak jak makiem zasiał, nawet nie ma wiatru na Suwalszczyźnie o tej porze, widzisz. Widzieliście, żurawie tutaj przyleciały już na nocleg do nas. Bardzo proszę, czy my mamy, Ago, mamy mikrofon? Bardzo proszę. Dziękuję. Timoty, takie pytanie, Krzysiu. Ten kolonializm nas dotyka trochę jak drzazga, bo to jest pytanie, co po kolonializmie, to znaczy co po tej erze, w której kolonializm od XVIII-XIX wieku i teraz widzimy go aż po XXI wiek, czy ta nauka, o której Tomasz Said na przykład mówił, prawda, że Europejczycy, Włosi, tworząc operę, eksportowali swoją własną jakby siłę kulturową i że powieść, prawda, wynalezienie powieści, to była taka narracja ludzi Zachodu do też usprawiedliwiania przemocy, prawda, wyrzynania Inków, tak jak Hiszpanie, prawda, czy no, w Wietnamie, prawda, czy w Korei. I pytanie właśnie takie, bo mówimy o zwycięstwie, że jeżeli my, biali ludzie, niekoniecznie Europejczycy, prawda, Japończycy też są prawie biali, mówi się o nich żółci, ale w myśleniu są jak Szwajcarzy biali, że to ten kolonializm, można powiedzieć, co po postkolonializmie? Takie pytanie. O Edwardzie Saidzie mówiłeś oczywiście, tak? Okej, okay, więc parę uwag i być może potem odpowiedź. Mi się wydaje, że też jest problem w tym, że Europejczycy nie chcą rozpoznać kolonializm europejski. Więc z Niemcami ja z tym borykam od 20 lat dłużej. Niemcy nie chcą uznać, że ich własną podstawą kolonialną wobec Ukraińców. I tym samym ta postawa jeszcze trwa, albo trwało przynajmniej do lutego tego roku. I ta ich kolonialna postawa, mi się wydaje, współgrała z współczesnym rosyjskim imperializmem też wobec Ukrainy. I razem tej postawy niemiecko-rosyjskie pozwoliły na tę dyskusję dziwną niemiecko-rosyjską, jakby tylko o interesach, jakby tylko o gazie, ale tak naprawdę bazowana na dziwnym wspólnym poczuciu, że jednak jesteśmy wielkimi państwami i Ukraina nie istnieje właściwie. I jest taka ukryta niemiecka przyjemność w tym,
tak? Jest tajemnicza, kryta przyjemność. Jednak oni nam widzą takich, jakich, jak jesteśmy, wielcy. Więc to taka... Rosjanie uwiedli Niemców trochę tym imperializmem wspólnym. Ale w ogóle mamy problem, mówi pan o Rosji, mamy trochę problem w tym, że nie widzimy kolonializmu tam, gdzie jest. Więc moim zdaniem Rosjanie teraz prowadzą wojnę kolonialną. Nie tylko kolonialną, są też inne możliwe opisy, ale kolonialną wobec Ukrainy. Ale to jest trudno, bo przynajmniej dla wielu Amerykanów to są wszyscy biali, tak? Bo my myślimy po rasistowsku, więc to są wszyscy biali, więc jaki tam kolonializm. Napisałem długi esej na ten temat i grałem z różnicą między postkolonializmie i antykolonializmie. I argumentacja moja była taka, że Ukraina ciekawa jest, bo nie jest antykolonialna. Ukraina, to znaczy i Ukraińcy mogą swobodnie oczywiście ze mną się nie zgadzać, ale że Ukraina w przeciwieństwie do innych postkolonialnych krajów jeszcze żywi w dużej mierze doświadczeniem imperialnym, że język rosyjski, że literatura, że to, co dla mnie jest ciekawe Ukraińców, właśnie ich zdolność mówienia dwoma językami, co oczywiście Polakom brakuje, Amerykanom brakuje, Rosjanom brakuje, właściwie wszystkim brakuje. Nie ma takiego drugiej stolicy jak Kijów w tym sensie, nawet Bern, Szwajcarom też tego nie mają. I że to jest jakby, to jest po prostu, to jest dziedzictwo postkolonialne, że tak mają. I może to jest dobrze, tak? Może to nie jest tylko post, może to też jest przed coś, tak? Może to jest przeddemokratyczne. Może to nie jest po prostu owocem przeszłości, może to też jest zwiastunem czegoś demokratycznego. Ja w tym osobiście wierzę. Więc dla mnie Ukraińcy teraz są nie antykolonialni, czyli postkolonialni. Czyli ta walka i to, i wracamy tym samym do wcześniejszych pytań Krzysztofa, że ta walka nie jest tylko przeciw. Nie jest tyle przeciw, aż za normalność, za to, że jesteśmy normalnym krajem, to jest nienormalne. Wojna jest nienormalną rzeczą. Jesteśmy normalni i to jest bardzo ciekawe, że w przeciwieństwie do poprzedniejszych wojen antykolonialnych, Ukraińcy póki co nie pozwalają Rosjanom stworzyć kulturowe ramy dyskusji. Oni wygrają na poziomie kultury, przynajmniej na Zachodzie, ale też nie pozwalają sobie tylko reagować na Rosjan. Oni reagują fleksybilnie, twórczo i w sposób różnoraki i nieprzewidywalny trochę. Więc to wszystko mi potwierdza w przekonaniu, że chodzi o coś nie antykolonialne, ale raczej postkolonialne i być może przeddemokratyczne, bo wracając do pańskiego głównego pytania, stawki są takie, że demokracja jest tylko możliwa nie tylko po w sensie czasowym, ale po w sensie dyskursywym właśnie, imperializmie, że musi być dyskurs, musi być dyskusja, który nam pozwala na demokrację. Wracając do mego kraju, mamy problem z demokracją, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie mówić otwarcie na przykład o niewolnictwie i dzięki temu brakowi nie widzimy do końca, dlaczego
nie pozwalamy na przykład czarnym współobywatelom głosować. Jest związek organiczny, ale trzeba to rozumieć i nie można rozumieć to bez dyskusji. Więc po imperializmie może być demokracja. Może być. Jeszcze jej nie ma, ale może być. Bardzo dziękuję. Cudowne w ogóle spotkanie i wiele odkrywczych rzeczy, o których tak nie pamiętamy. Chciałem o tym eksporcie strachu. To tak wiedzieliśmy o tym, że grają tą wojną atomową, że mamy się bać, że mamy część w ten sposób jakby stanąć przeciwko Ukrainie albo przynajmniej zacząć wątpić. Wczoraj spędziłem kilka godzin ze swoją kuzynką ze Szwajcarii. Ta Szwajcaria tu się pojawia jako taki wzorzec normalności i oni mają bardzo ekskluzywny strach. Ona się boi, że w St. Moritz połowa wyciągów tej zimy nie będzie chodziła z powodu cen prądu, z powodu wojny. Już chyba bardziej ekskluzywnie nie można myśleć. Dziękuję. Traktuję jako komentarz. Proszę bardzo. O, jeszcze tutaj jesteśmy. Proszę. Czy ja mogę, to ja może przekażę najpierw, a potem. Nie, możesz od razu. Pisał pan w swojej książce, że słabością Unii jest bajka o mądrym narodzie. Ta wiara w tę bajkę. Myślę, że my również wierzymy w tę bajkę, ponieważ przecież nam się udało w 89, w 81 też nam się udało. Co zrobić, żebyśmy przestali wierzyć w tę bajkę? Co my musimy zrobić, ponieważ widzę to troszkę w szerszym kontekście, a mianowicie w tym naszym europocentryzmie. Ja zawsze każdemu mówię, spójrz na mapę i zobacz, jaka mała jest Europa, a my myślimy, że my jesteśmy, prawda, pępkiem świata. Myślę, że podobnie też myślą Amerykanie, że są pępkiem świata, a jednakowoż na mapie świata to jest, są tylko części, fragmenty. Co zrobić, żebyśmy przestali myśleć, wierzyć w tę bajkę o mądrym narodzie i trochę bardziej pokornie słuchać tych narodów, które się dopiero są na drodze do prawdziwej demokracji, chociaż ja znowu myślę, że ta demokracja nasza to jest ta najlepsza, prawda? Czyli ja też wierzę w tę bajkę o mądrym narodzie. Co zrobić, żebyśmy spojrzeli bardziej realnie na świat, na politykę, na nasze miejsce i naszą rolę do odegrania w tym świecie? Dziękuję. No więc to jest cała moja kariera, pani podsumuje. Tym pytaniem. Po pierwsze, chodzi o to, żeby myśleć historycznie i nie mitologicznie. I mitologia pachnie niewinnością. Czyli w Polsce, może w różnym stopniu, ale w Rosji, w Polsce, w Stanach, mit jest zawsze taki sam, że byliśmy niewinni. Byliśmy niewinni, był taki moment przynajmniej, kiedyśmy byli niewinni i byliśmy absolutnie niewinni. Z tego wynika, że całe to zło weszło z zewnątrz, tak, przez Żydów, Ukraińców, Meksykanów. Jest identycznie, ale historia zaczyna od tego, kiedy jest się w stanie utożsamić z drugą perspektywą, jest się w stanie czytać ich książki, ich źródła. Nie żeby powiedzieć, że oni mają rację, bo oni też nie mają racji. Chodzi o to w historii, bo nie jest tak, bo nie ma, bo to jest częsta, moim zdaniem, pomyłka, że Europejczyk albo Amerykanin mówi, no nie mamy racji, trzeba się krytykować, ale tam w Wenezueli albo w innym kraju, tam w trzecim świecie tak zwanym, ktoś musi być niewinny i mieć rację. I nie, to nie, tak nie jest. Nikt nie ma racji do końca. Chodzi o to, żeby
robić narrację historyczną, to znaczy wielu perspektywną, która jest trochę prawdziwsza albo znacznie prawdziwsza niż oficjalny narodowy mit niewinności. To jest pierwszy etap. I drugi etap jest rozumieć, jak on się nazywa, Sienkiewicz, bardzo mnie pisał w recenzji. Nie mówi o Henryku, akurat nie. Mówi o Bartłomieju, polityku. On recenzował moją książkę Skrawione ziemie i pisał, że zrozumiał, że nie można mieć historię narodową bez innych narodów. I owszem, nie, nawet jeżeli ksiądz chce historią polską, to bez Ukraińców i Białorusinów i Żydów nie się da. Więc po prostu zacząć od tego i może i potem rozszerzyć, jeżeli można, ale zacząć od tego takim sposobem. Ale moja już wspomniałem o mojej uwadze negatywnej, nie wyobrażać sobie, że gdzieś tam będzie ta prawda, że tam w Afryce są niewinni, bo nie są. Tak? Nie jest tak, bo nie wpaść się też w drugą skrajność, że oni muszą mieć rację, bo my nie mamy racji. Bo tak po prostu nie jest. I to też jest łatwe, tak? Bo samokrytyka Amerykanów nie może polegać na tym, że w południowej Ameryce mają rację. Nie, oczywiście wiedzą parę rzeczy, na przykład nie zapominają o naszych wszystkich napadach na nich, ale to wcale nie znaczy, że mają rację w jakimś sensie metafizycznym. Po prostu potrzebujemy tych perspektyw. Więc jeżeli padniemy we wstyd i w poczuciu winy, To też jest ucieczka. To jest ucieczka odpowiedzialności, bo jeżeli się mówi, i to jest też problem bardzo konkretny, z którym się też borykam w Stanach. Jeżeli się mówi, Ameryka nigdy nie ma racji, to jest stanowisko dokładnie tak wygodne niż mówić, Ameryka zawsze ma rację. I właściwie to jest bardzo wygodne dla obu stron. Tak? To ci mówią, że mamy rację, i ci, że nie, i mamy rację zawsze, nigdy, zawsze. I to jest nacjonalizm po obu stronach. Bo jeżeli człowiek padnie do tej skrajności i mówi, Polska nigdy nie miała racji, Polska zawsze była imperialna, To jest też nacjonalizm. Czy po prostu nacjonalizm, nie wiem, lewicowy nacjonalizm, ale to też jest nacjonalizm, bo jeszcze Polska leży w centrum i właściwie nie ma innych krajów i nie ma potrzeby wiedzy o innych krajach, bo nie mamy racji. I wspominam o tym, bo to jest syndrom też ważny wobec Ukrainy teraz, bo wracając do naszych pacyfistów w Niemczech i w Stanach też, oni mówią po prostu, nie, to oni już wiedzą, mają szufladę, wiedzą o co chodzi. Ameryka musiała począć tę wojnę, bo zawsze tak jest. Jeżeli jest wojna w Ukrainie, to znaczy, że to jest nasza wina. I punkt. Więc nie trzeba, to są po prostu dialektycznie bardzo podobne do siebie stanowisk, że mamy zawsze i mamy nigdy rację. Wydaje mi się, że trochę mało mówimy o Rosji. Jeden z rozmówców Sołowiowa, pierwszy program rosyjskiej telewizji, w kilka dni po wybuchu wojny powiedział, Rosja, wchodząc do Ukrainy, stawiając jej ultimatum, postawiła także ultimatum sobie. Według niego, jeśli Rosja podpisze jakikolwiek układ z Ukrainą, który nie będzie aktem kapitulacji, to ci, których Rosja uważa za swoich potencjalnych sojuszników w wojnie przeciwko
Zachodowi, Chiny, inne kraje Azji, Bliskiego Wschodu czy Afryki, powiedzą, jak to? On to powiedział, to wy zamachujecie na Sojedione Sztaty? Na NATO? Na Zapad? A z taką Ukrainą sobie nie potraficie poradzić? I będzie to koniec Rosji. To jest to ultimatum. Jeżeli faktycznie wierzymy w zwycięstwo Ukrainy, to musimy wiedzieć, jak Zachód poradzi sobie z tym ultimatum, które Rosja postawiła same sobie. Bo Związek Radziecki rozpadł się stosunkowo aksamitnie. Ale Rosja może rozpadać się tak jak Jugosławia, tylko skala będzie zupełnie inna. I nie można powiedzieć, Rosjanie przegraliście, to macie szansę poradzić sobie i stać się krajem demokratycznym. Najprawdopodobniej oni nie będą sami potrafili tego zrobić. I to będzie nasz problem, bo jeżeli oni sobie z tym nie poradzą, to jakie to będzie to zwycięstwo, o którym marzymy? Czy napisze pan o tym, jak Zachód ma sobie poradzić z ultimatum, które Rosja sobie postawiła? Napisałem. Więc mam jakieś odpowiedzi na dwóch poziomach. Po pierwsze, trochę podejrzliwie pochodzę do ultimatywów zadanych przez Rosjan do Rosjan przy pośrednictwem Pierwszy Kanał. Bo jak pan wie, jeżeli pan ogląda te ultimatywa i wszystkie wyjaśnienia i opisy tej wojny zmieniają się z dnia na dzień. I może pan zauważył, że Rosjanie jednak wycofali się z Kijowa i z dnia na dzień to wszystko było gest dobrej woli, tak? Na tym samym Pierwszym Kanale to tak wyjaśniono, że to jest gest naszej dobrej woli, że myśmy się wycofali. Nie było żadnej wojny nuklearnej, nie było żadnej tam tak zwanej eskalacji, po prostu się wycofali, bo przegrali. Bo wojna też ma swoją logikę i ta logika, moim zdaniem, dalej istnieje mimo wszystko. Ja nie wierzę w to, że że rosyjska elita żyje na innym świecie, gdzie te reguły po prostu się nie stosują. Jeżeli przegrywają i historycznie Rosjanie, ja teraz próbuję wmieścić pana pytanie w kontekście. Historycznie bardzo często jest, że nie tylko Rosjanie, ale też członkowie innych krajów do siebie wmawiają, że musimy wygrać tę wojnę. To jest dość częste postępowanie. Musimy wygrać, bo jeżeli nie wygramy, to kto w nas wierzy? To jest absolutnie stereotypowe i standardowe postępowanie. Każdy tak myśli. Na przykład Amerykanie w Afganistanie. Musimy tam zostać wiecznie, bo jeżeli wycofamy się, to kto w nas wierzy? Wycofaliśmy się, trochę nie wierzyliśmy w sobie, potem była wojna w Ukrainie i jednak niektórzy w nas znowu wierzą, bo po prostu historia się dalej potoczy. Więc jeżeli Rosjanie przegrają tę wojnę, nie będzie tak, że historia się skończy, będzie dalej się toczyła. Ci, którzy mówili w ten sposób, co pan cytował, znajdą inny język, tak jak Rosjanie w przeszłości też znajdowali. I historia będzie dalej się toczyła. Ja nie wierzę, chcę powiedzieć, ja nie wierzę w ten ultimatum, bo tak jak nie wierzę w inne ultimata. Nie wierzę w ultimata, którzy Japończycy stawiali do siebie w końcu II wojny światowej. Przegrali, budowali demokrację i już nikt o tym nie pamięta, co Japończycy do siebie mówili. Ma pan rację, oczywiście.
że nie ma automatycznego procesu, według którego Rosja się stanie demokratycznym krajem. Absolutnie się z tym, z panem zgadzam. Powiedziałbym tylko, że szanse są jednak trochę większe, jeżeli przegrają. Jeżeli wygrają, nie będzie żadnej demokratycznej Rosji, nie będzie Ukrainy, nie będzie demokracji moim zdaniem też w Europie, bo i to będzie cios dla demokratów na całym świecie właściwie. Więc mamy dwie konkretne opcje. Rosja wygra, Rosja przegra i dla demokracji w ogóle jednak lepiej jest, jeżeli przegrają. Co my robimy w sytuacji chaosu w Rosji? Będzie ten chaos jest wbudowany, bo Putin dość skutecznie niszczył wszystkich możliwych rywali swoich, bo oni zniszczyli własną demokrację. Nie ma, wojna czy nie wojna, nikt nie wie, kto będzie następnym przywódcą Rosji, więc ten chaos jest już budowany w system. Putin wpadnie albo umrze jutro czy za 5 lat, nie wiem, ale to się stanie, niezależnie od tego, czy będziemy słać broń do Ukrainy. To się po prostu stanie, tak jest budowane. Nie sądzę jednak, więc podsumując, nie sądzę jednak, że jest możliwe, ażebyśmy my zgłosili sytuację Putina. Ja po prostu, on wybrał tę sytuację, on wybrał tę wojnę, on chciał skończyć swoją karierą tą wojną i po prostu tak zrobił. Ale to on rządzi Rosją przy pomocy właśnie tego pierwszego kanału, który pan cytował. I jeżeli on przegrywa, on po prostu, nie on sam, ale na pierwszym kanału oni będą mówić, że wygrali. Tak po prostu. Tak jak było w Ukrainie. Myśmy o tym tak szybko zapomnieli. Oni też poniekąd przegrali w Ukrainie w 5 roku, bo ich rosyjskie cele w Ukrainie w tej wojnie były zniszczenie ukraińskiego państwa. Oni liczyli na to, że przynajmniej w 8 oblastach będą nowe rządy prorosyjskie i więc według własnego rozeznania i celów jednak Rosja przegrała ta wojna i po prostu co robili? W wrześniu, w 29 września 2015 roku zmienili temat na Syrię. Z dnia na dzień zmienili temat. I w lutym, i dam jeszcze jeden przykład, bo pierwszy kanał ma władzę, ale nie innego rodzaju. Do 22 lutego tego roku wszyscy w Rosji mówili, że wojna jest niemożliwa. Nie będzie wojny, to jest absolutnie niemożliwe, to jest propaganda amerykańska, nie ma niczego takiego, to jest wcale niemożliwe. Ale następnego dnia wszyscy mówili, że ta wojna jest potrzebna, absolutnie nieochronna. Tak? Dzięki właśnie tym mediom. I te media też Putinowi pozwolą, o ile on jeszcze jest u władzy, te media też jemu pozwolą zmienić temat jeszcze raz. Więc ja po prostu, ja w to nie wierzę. Ja w ten ultimatum nie wierzę, bo jest cały szereg poprzednich ultimatów rosyjskich do siebie, innych krajów do siebie. Że będzie trudna sytuacja w Rosji, zgadzam się, owszem, ale to jest prawda z wojną i bez wojny. Proszę bardzo, może już ostatnie pytanie. To jest ostatni głos, dobrze. Ja bym chciał, bo jak zawsze wykład jest fascynujący, jak zawsze woła o dyskusję. Ale proszę pana, nie było wykładu. Było dyskusji. Wykłady raczej pochodzą z pana. Tak. No. Więc ja tylko jedną uwagę mam taką. Ja bym wystąpił gwałtownie, nawet powiedziałbym, w obronie imperializmu europejskiego. Przeciwko tobie. Tylko gwałtownie można. Okej, dziękuję. To znaczy, ja to w wielkim skrócie.
To znaczy, używasz pojęć demokracja, państwo, naród, to wszystko są pojęcia europejskie. I one są osadzone tylko w kulturze europejskiej. Używamy pojęć praw człowieka, one są pojęciami stworzonymi na gruncie kultury europejskiej. I w tym sensie, w jakim one funkcjonują, a przede wszystkim być może jeszcze jedno pojęcie jest bardzo ważne. Sceptycyzm, czy zdolność do autorefleksji i autokrytycyzmu. To też jest specyfika europejska. W związku z tym pewien atak na imperializm, kolonializm wydaje mi się być jakoś ograniczony. W tym znaczeniu chociażby, i mam taką skłonność do takiej interpretacji być może naiwnej, być może trochę plakatowej wręcz, że ta wojna na Ukrainie toczy się właśnie o Europę. W tym znaczeniu, w jakim ja używam. To znaczy o te wartości, które w Europie zostały stworzone, w Europie były ćwiczone, by w Europie były traktowane niezwykle poważnie, potem inne kraje próbowały pozaeuropejskie je przejmować. I teraz walczymy o to chyba, czy Ukraińcy też walczą o to, żeby te wartości stały się ich nie tylko aktem wiary, ale ich elementem praktyki życiowej, prawda? I w tym sensie o tym wymiarze imperializmu, którym powiedział, czy europocentryzmu, nie możemy zapominać. Nie, to jestem jak najbardziej za to, ażebyśmy byli w stanie używać tych pojęć i masz rację, oczywiście używam. Można dyskutować, czy na przykład w dawnej Mesopotamii nie mieli jednak pojęcia państwo, bo mi się wydaje, że mieli i w Egipcie chyba mieli i w Chinach mają, tak, i to nie są europejskie wynajęcia. Ale jednak oczywiście zgadzam się z tym, że jest tradycja samokrytyki i właśnie bez takiej samokrytyki nie będziemy w stanie przeciwstawić własnym tradycjom, bo o to trochę chodzi, że trzeba mieć tradycję, która pozwala na to, trzeba mieć metatradycję, która pozwala na to, żeby krytykować własne tradycje. Czy to jest europejskie, czy nie, to jest na pewno potrzebne i Rosjanom, Ukraińcom, właściwie nam wszystkim, bo też kraje postkolonialne mają teraz własne historie imperialne wobec własnych obywateli. Indonezja też jest poniekąd, to jest krajem na przykład postkolonialnym, ale ma historię własną kolonialną wobec własnych obywateli i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się, że musi być jakaś zdolność do samokrytyki i czy to jest europejska, czy nie, nie wiem, czy to jest takie ważne. Bo ja pochodzę z kraju, gdzie większość ludzi europejskiego pochodzenia można są przeciwko demokracji. Ja pochodzę z kraju, gdzie demokracja właśnie zależy od głosów ludzi nieeuropejskiego pochodzenia. A gdyby nie było głosów obywateli nieeuropejskiego pochodzenia, Trumpem byłby drugi raz prezydentem. Jeżeli patrzysz na sondaże teraz obecnie amerykańskie, ogromna większość ludzi, którzy są przeciwko demokracji, w bardzo skromnym, prostym sensie, że mamy liczyć głosy, to są ludzie europejskiego pochodzenia. I ci, którzy nie są europejskiego pochodzenia, są raczej za to, żebyśmy liczyli głosy. Więc z punktu widzenia amerykańskiego, ja nie może właściwie na europejskość liczyć. Bo jakbym liczył na europejskość, to bym przegrał. Nie, nie, dobrze, ale jestem jak najbardziej za to, ale może genezy są europejskie, tak? Dobrze. Może są, ale jest tutaj musi być procedura trochę bardziej dialektyczna, gdzie nie, gdzie samorefleksja zależy
I tu wracamy do tego kolonializmu. Samokrytyki nie jest do końca możliwa bez głosu drugiego. Więc jeżeli zgodzimy się z koncepcją samokrytyki, która jest jakby czysto europejski, nie ma tego drugiego. Tak? Więc ja na przykład bardzo po prostu nie mogę rozumieć historii amerykańskiej bez głosów czarnych. To jest po prostu niemożliwe. Tak jak Rosjanin nie może rozumieć historii Rosji bez głosu Ukraińca. To jest po prostu niemożliwe, więc samokrytyka zależy od głosu drugiego. Nie jesteśmy tak, więc możemy, jeśli chcemy, określić tę tradycję jako europejską, ale nawet jeżeli tak jest, Europa sama nie będzie w stanie bez pomocy głosów innych, bo to jest po prostu problem logiczny. Nie można bez drugiego to zdanie wykonać. Drodzy Państwo, może jeszcze ostatnie pytanie, bardzo proszę, bo się zbliżamy już do końca. Tak, tam pan już czekał. Ja bym chciał wrócić do początku dyskusji i do Pierre Mohy i wojny i postawić takie pytanie, na ile właśnie Pierre Mohy, która jest już dla Ukraińców oczywista i dla mnie oczywiście też, na przykład, na ile ona stanie się takim mitem założycielskim i państwowotwórczym dla Ukrainy, która wyszła ze Związku Radzieckiego jako bardzo podzielony kraj, dwujęzyczny, z bardzo wyraźnymi, zarysowanymi granicami wewnętrznymi. To nie jest dla mnie oznaczyć mit założycielski dla innych krajów, ale jak pan to zarysował Ukrainą, to na pewno to, co pan mówił, bardzo trafnie się odnosi do mojego kraju. Jak mój kraj został założony, to mówiliśmy po niemiecku, po angielsku, dwujęzyczni byliśmy, też były inne języki. Jedna trzecia ludności była przeciwko rewolucji amerykańskiej, więc kraj bardzo podzielony. I jednak mamy mit założycielski, więc możliwie. Na pewno jest tak, że wojna nie wojna, ta Ukraina, która teraz istnieje, jest znacznie inna niż ta Ukraina, którą spotkałem 30 lat temu. I Ukraińcy, którzy teraz dominują w kulturze i ciekawa rzecz w polityce, są ludzie, którzy się wychowali w tej nowej, bardzo niedoskonałej, ale w tej nowej, niepodległej Ukrainie. I mają już swoje bardzo ważne przeżycie. Wspomniałem o niektórych. Mam nadzieję, że ta wojna będzie, i to krótko, doświadczenie w przeszłości, do której Ukraińcy mogą się odwołać w sposób, w jaki dla Ukraińców wydaje się odpowiedni. Nie będzie to takie proste. Uważam, że dla nas, na nas leży odpowiedzialność, żeby Ukraińcom pomagać z tym mitem założycielskim. Bo mit założycielski musi mieć element nie tylko przeszłości, ale właściwie przede wszystkim przyszłości. Ukraińcy, wygrawszy tę wojnę, muszą mieć drogę otwartą do Unii Europejskiej. Muszą mieć jakiś plan europejski, amerykański, europejsko-amerykański, amerykańsko-europejski na masową inwestycją w Ukrainę, bo jeżeli nie my nie przygotujemy taką przyszłość dla Ukraińców, sam mit się nie ugruntuje. Więc mówimy cały czas o odpowiedzialności i mi się wydaje, że możemy właśnie w tych pojęciach, o których pan mówił, możemy tak określić naszą odpowiedzialność, że musimy robić wszystko, nie tylko, żeby Ukraińcy wygrali tę wojnę, zwyciężyli, ale też, ażeby mogli patrzeć w przyszłość. To jest, mi się wydaje, absolutnie nieudostępniony cel. I ostatnie pytanie. Bardzo prosimy, tak? Bo pan już czekał tutaj. Вельми шановне,
Wysokodostojny Państwo. Ja jestem ukraiński skulptor, pismennik i generał ukraińskiego kozactwa. Багато сказано про війну у нас в Україні. Я хочу щиро подякувати вельмишановному пану гостеві, пану Кріштофу, пані Малгожаті за честь бути тут серед шляхетного панства, тому що я відчуваю, що Польща і Україна – це та сила, котра переможе Путіна, котра здобуде перемогу у цій війні. Тому що воює не тільки Україна. Путін воює з усім світом. Путін воює і з Польщею так само, з Європою. І ми, українці, відчуваємо, що ми не одні. Оце товариство шляхетне, польські друзі з нами. І щира подяка за те, що ви підтримуєте нас. Я, можливо, не все зрозумів по-польськи, але я зрозумів одне, що я зараз тут серед своїх друзів. Там у нас війна, тут мир. Але ми разом, і ми є та сила разом, яка переможе. Я дуже дякую усім, і особливо гостям, які сьогодні є тут, у Червоній Груді. І хочу сказати, що, на жаль, я як скульптор змушений сьогодні робити пам'ятники воїнам нашим. А краще було б робити жінкам, дітям, сонцю, мирному чомусь. Але так складається, що випало робити меморіали воякам українським, які гинуть, на жаль, за свою свободу. І от нещодавно робив пам'ятник нашим хлопцям, воякам, 19 чоловікам, які згинули за незалежність України, і написав такі слова, я з вашого дозволу зачитаю. 19-19-літніх української крові еліта, і дихнуть не проси, обличчям до світла впадеш, променем шаблям зблисне, як пісня «Україна буде, Україна буде, тільки опісля, тільки опісля». Рідному полю, в одвічному бою втрата не вперше. Прийме земелька, біле тіло у журі завмерші. Ще поляжуть борці і відспівають отці невмирущої смерти осанну. 19 сердець, 19 шабель, знову до бою, знову до болю, за воленьку волю, залізною лавою стануть. І ще Польська не згинела. Слава Україні! Дякую панству. Героям слава. Героям слава. Я забув, що я це сказав українською чи польською, тому повторюю. Я хотів сказати перед тим, що це не ми вас, що це ви нас підтримуєте. Тому що без вас, без цього, що українці роблять, такі дискусії взагалі не було б можливі. Через це, що українці роблять те, що роблять, можемо спокійно тут в Польщі і взагалі на Заході порозмовляти про демократію, про волю, про свободу, про всі ці темати. Якщо б не було українців, це все було б неможливе. Тому що це ми, що повинні вам подякувати, а не навпаки. Тобто
Czy jeszcze tak, bardzo proszę. To był taki ładny akcent na koniec, że nie wiem, czy przeczytam jeszcze pytaniem, ale rozmawialiśmy o właściwie naszym podejściu do pojęcia zwycięstwa, o racjonalności i tak dalej, i tak dalej. Zwycięstw jest wariantów możliwych dużo, przegranych również. Pan sam mówił, jeżeli Rosja wygra, jeżeli Rosja przegra. No a z drugiej strony bardzo dużo ludzi uważa, że Rosja nie może przegrać, Rosja nie może wygrać, że sytuacja jest właściwie patowa i beznadziejna i brak nam wszystkim trochę optymizmu w jakąś pseudorealną rozwiązanie tego konfliktu. Dużo ludzi twierdzi i mądrzy ludzie twierdzą, że militarnie konfliktu z nuklearnym mocarstwem wygrać nie można. Można go wygrać moralnie, można go wygrać gospodarczo. Czy pan ma jakąś wizję, która być może jest science fiction, być może utopijna, jak ta cała sprawa może się zakończyć w półrealny sposób, żebyśmy mogli trochę uwierzyć, zabrać trochę nadziei do domu, że no a może tak rzeczywiście będzie. Więc zaczynam od tego, co ja uważam za science fiction. Ja uważam za science fiction właśnie takie stwierdzenie, że mocarstwo nuklearne nie może przegrywać wojną, bo to się ciągle zdaje. Ja jestem obywatelem tak właśnie akurat takiego mocarstwa i ciągle jednak przegrywamy wojny, ciągle. I więc klasycznym przykładem jest dla nas jest Wietnam, klasycznym przykładem dla Moskwy to jest Afganistan. Ciągle tak jest. Posiadanie broni nuklearnej wcale nie gwarantuje zwycięstwa. I właściwie, i to trochę wraca do, to się też dostosuje do pańskiego pytania o Rosji i do innych pytań. Po II wojnie światowej zwykle mniejsze państwo zwycięży. Statystycznie rzecz biorąc, po prostu tak jest, normalne, większe mocarstwo normalnie przegrywa wojnę. Statystycznie tak jest, po prostu. Więc jeżeli Rosja przegrywa tę wojnę, to będzie statystycznie rzecz biorąc absolutnie do przegrywania. To nie ma w tym żadnej, więc to jest po prostu przykład naszego importowanego strachu. I to jest taki luksus, że możemy siedzieć w Waszyngtonie albo w Warszawie i nam sobie mówić, że no tak, ale rzeczywistość, a Rosja, i jak można, jestem zmęczony. To jest po prostu taki luksus. To jest taki luksus i Ukraińcy oczywiście na taki luksus nie mogą sobie pozwolić. Ale to jest luksus, to jest nastrój i mnie to bardzo, jakie jest grzeczne słowo na wkurwić? bo to jest, tak, mnie to bardzo wkurwa, bo po prostu, bo jest jakby, i nasze dziennikarstwo też na tym polega, że piszemy o tym, będziemy tą wojną fatygować. Teraz jesteśmy zmęczeni, a byliśmy już zmęczeni, a będziemy jeszcze zmęczeni tą wojną. I to wszystko jest sposób na to, żeby o sobie cały czas myśleć i pisać. I to jest sposób na to, żeby pisać o Ukrainie, nie będąc w Ukrainie, nie myśląc o Ukrainie, nic nie wiedząc o Ukrainie. I to jest sposób, chyba nie przesadzam, trochę kolonialny, bo Ameryka też ma swoje kolonialne stanowisko wobec Ukrainy. To my też razem z Niemcami, Rosjanami uważaliśmy, nie ja osobiście, ale Amerykanie też oficjalnie uważaliśmy, że ta wojna przetrwa 3 dni. To też było nasze stanowisko. Więc, więc to jest sposób, bo to cały ten dyskurs o tym, że jesteśmy zmęczeni wojny, to jest po prostu sposób na to, żeby zmienić temat, a żebyśmy my jednak byli w środku uwagi. My jesteśmy zmęczeni, nie ci Ukraińcy. Więc oczywiście ma pan rację, że to jest, przepraszam, że ja tak żartobliwie, ma pan rację, że to jest problem. To jest problem empirycznie, że my tak mówimy. Ale ja, dla mnie to jest po prostu wymówka. To jest jeszcze raz wymówka, bo albo Ukraińcy zwyciężą, albo nie. I jeżeli mówimy sobie, że nie mogą, że Rosjanie zawsze i tak dalej, to jest wymówka na to, żebyśmy nic nie robili
I potem, może, jak Ukraińcy, broń Boże, przegrają, możemy sobie mówić, że nigdy nie mieli szansy, więc to nie była nasza odpowiedzialność. Więc to jest dla mnie to jest jeszcze jeden droga do nieodpowiedzialności. Więc są jakby dwie pytania. Jest pytanie psychologiczne i też jest pytanie realne, czy można wygrać tę wojnę. Można, absolutnie jak najbardziej można. Proszę pana, nie można przerwiwać dokładnie jak, ale wojna się skończy, kiedy Putin, wracając do Rosji, bo ja chcę mówić o Rosji, tylko nie za dużo, proszę pana, nie za dużo, bo wszyscy lubią mówić o Rosji cały czas i to jest trochę ten problem, ale ta wojna się kończy i to jest bardzo klasyczny mój pogląd. Według Clausewitza wojna polityką jest innym sposobem. Ta wojna się skończy, kiedy Putin czuje, że jest jakaś presja, tak? I on tego jeszcze nie czuje, ale można do tego dojść przez jakieś tam zwycięstwa regionalne Ukraińców. Nie można to bardziej precyzyjnie określić. To by było akurat science fiction. Nikt tego nie wie. Jeżeli się patrzy na historię wojen, nikt nie wie, kiedy ten punkt polityczny się kiedy się dojdzie do tego punktu. Ale Rosja nie egzystuje, nie istnieje poza normalnymi regułami. Reżim putinowski jest swojski, jest trochę, ma cechy nowatorskie, ale nie jest poza normalnymi regułami. On za parę miesiącami, jeżeli my się potrzymamy, jeżeli będziemy pomagać Ukraińcom, za parę miesięcy, moim zdaniem, on coś jednak będzie czuł i będzie reagował. I najprostszym sposobem reakcji będzie taki, że mówi, że jednak wygraliśmy. Rosja wygrała. I to jest banalne, bo wszyscy chcą, żeby scenariusz był dramatyczny. Żeby był jednak szturm na Kreml. Tak? Ja w to niespecjalnie nie wierzę. Ja wierzę raczej w scenariusz późnego Stalina. Czyli jeszcze jest u władzy, ale jednak oligarchia, jednak w Politburze nie robią to, co mówi, tak? I jest przejścia. Coś powiem trochę bardziej radykalnego. Ja myślę, że to już się staje, że już nie jest tak, że robią to, co Putin mówi tak szybko. Myślę, że są głosy, że się słyszy już głosy rosyjskie, głośniejsze niż były. Medwediewa, Kadyrowa, Lawrowa, Petrushina, że te głosy są głośniejsze i że głos Putina jest jednak trochę lżejszy niż był. Ja myślę, że ten procedur jeszcze już się zaczynała i jeżeli w momencie, kiedy Putin zauważy, że jednak jego pozycja jest grożona, to on coś wymyśli, zmieni temat, w pierwszy kanał będzie tak, że Rosja wygrała. To jest, to tak mniej więcej to będzie wyglądało, moim zdaniem. Dziękuję, dziękuję Timie bardzo. Dziękuję w ogóle, że się wkurwiłeś. Ja uważałem, że podrzucając ci słowo zdenerwowany, byłoby zupełnie nieadekwatne. Bardzo. Więc drodzy Państwo, ja nie pamiętam takiego spotkania, a wiele było tutaj niezwykłych, żebyśmy do prawie zmroku ciemnego z taką uwagą i pasją rozmawiali, bo to jednak była rozmowa, a nie wykład. Ja znam wykłady Timothy Snydera, ale wierzcie mi, że to, co dzisiaj się wydarzyło, jest absolutnie niepowtarzalne. Dzięki obecności, dzięki temu rzeczywiście, że tak jak Tim mówi, od początku się bałem bardzo, że będzie za dużo o Rosji, a za mało głosu samej Ukrainy i prawdy z tamtej strony. Ale też chcę powiedzieć na koniec, myśląc o tym zwycięstwie, które jest tytułowym, głównym problemem naszego spotkania, że ta wojna toczy się też o
opinię światową, o naszą opinię. To znaczy myślę, że Mykoła, który zwrócił się do nas tutaj z tym swoim słowem, ma absolutnie rację, że my też jesteśmy absolutnie na linii frontu tej wojny właśnie przez taką debatę, właśnie przez takie spotkanie. Bo Ukraina nie wygra, nie zwycięży sama. To jest oczywiste, prawda? To znaczy jej zwycięstwo zależne jest od naszej pomocy i tego, co my myślimy o tej wojnie. Tak? Co my myślimy tu w Polsce, co w Ameryce, co w Niemczech, myślimy o tej wojnie. I co myślimy, i jak rozumiemy zwycięstwo. I to, że pracując dzisiaj nad tym, nad zrozumieniem zwycięstwa dzięki Timowi, myślę, że się posuwamy właśnie na tej froncie, że to jest ta droga do zwycięstwa. Tu nie, żadnych prawd absolutnych państwo nie usłyszeliście i to nie jest zamknięty temat, ale wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważny problem opowieści, którą budujemy o tym, co to znaczy zwycięstwo i jak prawdziwie pomóc Ukrainie w tej walce. Bardzo ci pięknie, Timie, za to dziękuję. I do zobaczenia. Peremochy.